Ernest Hemingway. Komu bije dzwon. Warszawskie wydawnictwo literackie Muza S.A. Przekład Bronisław Zieliński Czyta Adam Bauman. Książkę tę poświęcam Marcie Gelhorn. Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą. Każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona. Tak samo, jak gdyby pochłonęło przylądek, włość Twoich przyjaciół, czy Twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie. John Donne, Devotion Leżał płasko na pokrytej brunatnym igliwie leśnej ziemi. Brodę miał opartą na skrzyżowanych rękach, a wysoko nad nim szumiał wiatr w koronach sosen. Zbocze opadało tu łagodnie. Ale niżej było urwiste i widział ciemny asfalt szosy, która wiła się przez przełęcz. Wzdłuż szosy płynął potok, a daleko w dole widać było tartak, nad jego brzegiem i kaskadę wody, która przelewając się przez tamę bielała w letnim słońcu. Czy to ten tartak? zapytał. Tak. Nie przypominam go sobie. Bogowie budowali, kiedy was tu nie było. Stary Tartak jest dalej, tam niżej, za przełęczą. Rozłożył na leśnej ziemi fotograficzną mapę sztabową i przyjrzał się jej uważnie. Stary popatrzył mu przez ramię. Był niski i krzepki, miał na sobie czarny chłopski kaftan, szare spodnie, sztywne jak żelazo i trepy na sznurkowych podeszwach. Oddychał z trudem po wspinaniu się pod górę, a jego ręka spoczywała na jednym z dwóch ciężkich plecaków, które tu przynieśli. To stąd nie widać mostu? Nie, odpowiedział Stary. Tu jest równiejszy kawałek przełęczy, i potok płynie łagodnie. Tam niżej, gdzie szosa skręca między drzewa, przełęcz nagle opada i zaczyna się stromy wąwóz. Pamiętam. Most jest nad tym wąwozem. A gdzie są ich placówki? Jedna jest w tym tartaku, co go widzicie. Młody człowiek, który badał teren, wyjął lornetkę z kieszeni, z połowiałej flanelowej koszuli barwy khaki, przetarł szkła chustką i pokręcił soczewki, aż ukazały mu się wyraźnie deski tartaku. Zobaczył drewnianą ławkę przy wejściu. Ogromną stertę trocin za otwartą szopą, gdzie była piła tarczowa, i kawałek koryta, po którym spuszczano pnie drzew ze zbocza góry na drugim brzegu. W szkłach widział wyraźnie gładką powierzchnię potoku, a poniżej miejsca, gdzie woda załamywała się spadając stamy, unosił się na wietrze pył wodny. Tam nie ma żadnego posterunku. Startaku idzie dym, odparł stary. Poza tym wisi na sznurze bielizna. To zauważyłem, ale nigdzie nie widzę wartownika. Może jest gdzieś w cieniu wyjaśnił Stary. Tam teraz gorąco pewnie siedzi w cieniu po tej stronie, której stąd nie widać. Możliwe. A gdzie jest następna placówka? Poniżej mostu w domku drużnika, na piątym kilometrze od szczytu przełęczy. Ilu ich tam jest? Wskazał tartak. Ze czterech i kapral. A na dole? Więcej, dowiem się. A przy moście? Zawsze dwóch jeden na każdym końcu. Będzie nam potrzeba trochę ludzi powiedział młody człowiek. Ilu możecie zebrać? Mogę przyprowadzić, ilu chcecie odrzekł stary. Teraz jest dużo ludzi w tych górach. Ilu? Więcej niż setka, ale trzymają się w małych oddziałach. A ilu będzie wam trzeba? Powiem wam, jak zbadamy most. Chcecie to zrobić zaraz? Nie. Teraz chcę pójść tam, gdzie będzie można złożyć te materiały wybuchowe, dopóki nie przyjdzie pora. Chciałbym je schować w jak najbezpieczniejszym miejscu, nie dalej niż o pół godziny drogi od mostu, jeżeli to możliwe. To całkiem proste powiedział stary. Stamtąd, dokąd idziemy, schodzi się do mostu wciąż w dół. Ale żeby się tam dostać, musimy teraz porządnie się namozolić. Głodniście? Tak, odrzekł młody człowiek. Ale zjemy coś później. A jak wy się nazywacie, bo zapomniałem? Uważał za zły znak, że zapomniał. Anselmo, odparł stary. Zwę się Anselmo. I pochodzę z barko de Avila. Pomogę wam założyć plecak. Młody człowiek, który był szczupły i wysoki, miał zjaśniałe od słońca blond włosy i twarz ogorzałą na słońcu i wietrze, i który ubrany był w spłowiałą koszulę flanelową, chłopskie spodnie i trepy na sznurkowych podeszwach, pochylił się, przełożył rękę przez jeden ze skórzanych pasów i zarzucił sobie ciężki plecak na ramiona przesunął rękę przez drugi pas i poprawił ciężar na grzbiecie. Koszula była jeszcze wilgotna w miejscu, gdzie przedtem opierał się plecak. Już założyłem, powiedział. Jak idziemy? Pod górę, odrzekł Anselmo. Przygięci pod ciężarem plecaków, spoceni, ruszyli pod górę przez las sosnowy porastający zbocze. Młody mężczyzna nie mógł tu dostrzec żadnej ścieżki, ale pieli się coraz wyżej, obchodząc stok dookoła, aż wreszcie przeprawili się przez niewielki strumień i wtedy stary poszedł dalej z krajem jego kamienistego łożyska. Było tu bardziej stromo i szło się coraz trudniej, ale w końcu dotarli do miejsca, gdzie strumień przelewał się przez krawędź gładkiego granitowego progu, który wyrósł przed nimi. Stary zatrzymał się u jego stóp, aby zaczekać na swego towarzysza. Jak wam się idzie? Dobrze, odparł młody człowiek. Był zlany potem, a mięśnie ud drgały mu po uciążliwej wspinaczce. Zaczekajcie tu na mnie. Pójdę pierwszy, żeby ich uprzedzić. Lepiej, żeby do was nie strzelali, jak niesiecie coś takiego, ani nawet dla kawału, odpowiedział młody człowiek. — Czy to daleko? — Bardzo blisko. — Jak cię zwą? — Roberto — odrzekł tamten. Sunął plecak z ramion i ostrożnie opuścił go między dwa głazy leżące przy łożysku strumienia. — Więc zaczekaj tu, Roberto, a wrócę po ciebie. — Dobrze — powiedział młody mężczyzna. — Ale czy wy macie zamiar schodzić do mostu tędy? — Nie — jak będzie trzeba iść do mostu, pójdziemy inną drogą, krótszą i łatwiejszą. Nie chcę składać tych materiałów za daleko od mostu. Zobaczycie. Jeżeli wam to nie będzie dogadzało, wybierzemy inne miejsce. Ano, zobaczymy, powiedział młody człowiek. Usiadł przy plecakach i patrzył, jak stary wspina się na skalny próg. Nie było to trudne, a widząc, że bez szukania znajduje występy, których chciał się uchwycić, młody mężczyzna wywnioskował, że musiał już nieraz tędy przechodzić. Jednakże ci, co byli na górze, najwyraźniej starali się nie zostawiać żadnych śladów. Młody człowiek, który nazywał się Robert Jordan, był bardzo głodny, a poza tym niespokojny. Często bywał głodny. Ale zwykle nie odczuwał niepokoju, ponieważ nie przywiązywał wagi do tego, co się z nim stanie. I wiedział z doświadczenia, jak łatwo jest poruszać się za liniami nieprzyjacielskimi w całej tej okolicy. Poruszanie się za liniami było równie proste, jak przejście przez nie, jeżeli miało się dobrego przewodnika. Trudność stwarzało dopiero przywiązywanie wagi do tego, co stanie się z człowiekiem, kiedy go schwycą, a także decyzja, Komu można zaufać? Ludziom, z którymi się pracowało, trzeba było ufać całkowicie albo wcale, i co do tego zaufania, należało powziąć decyzję. Tym wcale się nie martwił, ale były jeszcze inne rzeczy. Ten Anselmo był dobrym przewodnikiem i umiał wspaniale chodzić po górach. Robert Jordan też nieźle dawał sobie radę, ale idąc tak za nim od świtu, czuł, że Stary mógłby go zagonić na śmierć. Jak dotąd, Robert Jordan ufał mu we wszystkim, z wyjątkiem roztropności. Nie miał dotychczas okazji wypróbować roztropności Anselma, ale zresztą i tak sam musiał decydować o tym, co będzie roztropne. Nie, Anselmo nie budził w nim niepokoju. A zadanie związane z mostem nie było trudniejsze niż wiele innych. Wiedział, jak się wysadza wszelkie możliwe rodzaje mostów i wysadzał już mosty rozmaitej wielkości i konstrukcji. W swych dwóch plecakach miał dość materiałów wybuchowych i sprzętu, aby wysadzić ten most jak należy, nawet gdyby był dwa razy większy, niż mówił Anselmo, niż on sam go zapamiętał. Z wycieczki w 1933 roku, kiedy przechodził po nim w drodze do La Grancha, niż wreszcie opisał go Golds przed wczorajszej nocy w tamtym pokoju na piętrze w domu pod Escorialem. Wysadzenie tego mostu to jeszcze nic powiedział wtedy Golc, wskazując mu ołówkiem miejsce na wielkiej mapie. Światło lampy padało na jego ogoloną, poznaczoną bliznami głowę. Rozumiecie? Tak, rozumiem. Absolutnie nic. Samo wysadzenie mostu nic nie daje. Tak jest, towarzyszu generale. Most trzeba wysadzić o ustalonej godzinie, obliczonej według czasu wyznaczonego na natarcie. Wy to, oczywiście rozumiecie. Wasza rzecz, jak to zrobić. Golds spojrzał na ołówek i postukał się nim w zęby. Robert Jordan milczał. Rozumiecie, że waszą rzeczą jest, jak to zrobić, ciągnął Golds, spoglądając na niego i kiwając głową. Teraz z kolei postukał ołówkiem w mapę. Ja bym to tak zrobił, a tego właśnie nie możemy być pewni. Dlaczego, towarzyszył generale? Dlaczego? Powiedział gniewnie Golc. Widzieliście już tyle natarć, a pytacie mnie dlaczego? Jaka jest gwarancja, że moich rozkazów nie zmienią? Jaka jest gwarancja, że nie odwołają natarcia? Co może mi gwarantować, że go nie odłożą? Albo że zacznie się choćby w ciągu sześciu godzin od wyznaczonego momentu? Czy było kiedyś natarcie, które by przeprowadzono, jak należy? Zacznie się o czasie, jeżeli to jest wasze natarcie, powiedział Robert Jordan. To nigdy nie są moje natarcia, odparł Golc. Ja je robię, ale nie są moje. Nie mam własnej artylerii. Muszę się o nią dopraszać. Nigdy mi nie dają tego, o co proszę, nawet jeżeli mogą. To jeszcze głupstwo. Są inne rzeczy. Znacie tych ludzi. Nie ma potrzeby wchodzić w szczegóły. Zawsze coś wyskoczy, zawsze ktoś się wtrąci. No, chyba już wszystko zrozumieliście. Więc kiedy trzeba wysadzić ten most? zapytał Robert Jordan. Po rozpoczęciu natarcia. Jak tylko się zacznie nie przedtem tak, żeby tą szosą nie nadeszły posiłki pokazał ją ołówkiem. Muszę mieć pewność, że nic z tą szosą nie przejdzie. A kiedy ma być natarcie? Powiem Wam, ale musicie posługiwać się datą i godziną tylko jako wskazaniem pewnego prawdopodobieństwa. Musicie być gotowi na tę chwilę. Most wysadzicie po rozpoczęciu natarcia. Widzicie? Pokazał ołówkiem. To jest jedyna droga, którą mogą przerzucić posiłki, jedyna droga, którą mogą pchnąć czołgi czy artylerię, czy choćby ciężarówkę ku tej przełęczy, którą atakuje. Muszę mieć pewność, że ten most przestał istnieć. I to nie przedtem, żeby go nie naprawili, gdyby natarcie zostało odłożone. Nie. Most musi wylecieć w powietrze, kiedy zacznie się atak, a ja. Muszę wiedzieć, że już go nie ma. Tam są tylko dwa posterunki. Człowiek, który z wami pójdzie dopiero co stamtąd przyszedł. Podobno można na nim całkowicie polegać. Przekonacie się. Ma swoich ludzi w górach. Zbierzcie sobie tylu, ilu wam będzie potrzeba. Włączcie w to możliwie niewielu, ale w dostatecznej liczbie. Nie muszę wam mówić tych rzeczy. A w jaki sposób ustale, że natarcie się zaczęło? Ma być przeprowadzone w sile pełnej dywizji. Poprzedzi je bombardowanie z powietrza. Chyba nie jesteście głusi. Więc mogę przyjąć, że kiedy samoloty zrzucą bomby, będzie to znaczyć, że natarcie się zaczęło. Nie zawsze można to przyjmować, powiedział Golci pokiwał głową. Ale w tym wypadku tak, bo to jest moje natarcie. Rozumiem. Rzekł wtedy Robert Jordan Nie mogę powiedzieć, żebym był zachwycony. Ja też nie bardzo. Jeżeli nie chcecie się tego podjąć, powiedzcie od razu. Jeżeli uważacie, że nie możecie tego zrobić, powiedzcie mi teraz. Zrobię to, rzekł Robert Jordan. Zrobię to jak należy. To jedno muszę wiedzieć, odparł Golc, że nic nie przejdzie przez ten most bezwarunkowo. Rozumiem. Nie lubię prosić ludzi o takie rzeczy i w taki sposób, ciągnął Golc. Nie mógłbym wam dać rozkazu, żebyście to wykonali. Rozumiem, do czego możecie być zmuszeni, przez to, że postawiłem takie warunki. Przedstawiam wam wszystko bardzo dokładnie, żebyście zrozumieli i uświadomili sobie wszelkie możliwe trudności i wagę całej sprawy. Ale, w jaki sposób pomaszerujecie na La Granja, jeżeli ten most będzie wysadzony? Pójdziemy naprzód, przygotowani do naprawienia go po wzięciu szturbem przełęczy. To bardzo skomplikowana i piękna operacja równie skomplikowana i piękna jak zawsze. Ten plan działania sfabrykowali w Madrycie. To jeszcze jedno arcydzieło Vicenta Rocho, tego nieudanego profesora. Ja mam przeprowadzić natarcie i mam to zrobić jak zawsze niedostatecznymi siłami. Mimo to operacja jest zupełnie wykonalna. Jestem bardziej zadowolony niż zwykle. Może się udać, jeżeli zniszczymy ten most. Możemy wziąć Cegowie. Czekajcie, pokażę wam jak to idzie. Widzicie? Nie nacieramy szczytem przełęczy. Ją musimy utrzymać. To będzie znacznie dalej. O, patrzcie. Tutaj? W ten sposób. Wolałbym nie wiedzieć, rzekł Robert Jordan. Racja, odparł Golds, bo tak będziecie mieli mniejszy bagaż do noszenia z sobą po tamtej stronie, co? Zawsze wolę nie wiedzieć. Wtedy, jak coś się stanie, nie ja będę tym, który gadał. Lepiej. Jest nie wiedzieć. Goltz postukał się ołówkiem w czoło. Nieraz i ja sam wolałbym nie wiedzieć. Ale przynajmniej wiecie to jedno, co macie wiedzieć o moście. Tak jest, to wiem. Mnie też się tak zdaje, rzekł Golc. Nie będę tu do was wygłaszał żadnej mówki. Teraz się czegoś napijmy. Od tego gadania zaschło mi w gardle, towarzyszu Hordan. Wasze nazwisko zabawnie brzmi po hiszpańsku, towarzyszu Hordan. A jak się wymawia Goltz po hiszpańsku, towarzyszu generale? Jose, odpowiedział Goltz z uśmiechem, wyrzucając to słowo z głębi krtani, jak gdyby odchrząkiwał z przeziębienia. Jose, zachrypiał, towarzysz general Jose. Gdybym wiedział, jak się wymawia Goltz po hiszpańsku, obrałbym sobie lepsze nazwisko przed wyjazdem na tę wojnę. Kiedy pomyślę, że jechałem tu, aby dowodzić dywizją i mogłem wybrać sobie każde nazwisko, jakie mi się podobało, a wybrałem akurat Jose. General Jose. Teraz już za późno zmieniać. A jak wam się podoba robota partyzana? Było to rosyjskie określenie działań gerii na tyłach. Bardzo, odpowiedział Robert Jordan. Uśmiechnął się. Zdrowo jest na otwartym powietrzu. Ja też to ogromnie lubiłem, kiedy byłem w waszym wieku, rzekł Golc. Podobno doskonale wysadzacie mosty. Bardzo naukowo. Tak, tylko słyszałem. Sam nigdy was nie widziałem przy robocie. Może w rzeczywistości. Nic z tego nie wychodzi. Naprawdę je wysadzacie? Zapytał żartobliwie. Wypijcie to, podał Robertowi Jordanowi szklankę hiszpańskiej wódki. Rzeczywiście je wysadzacie? Czasami. Z tym mostem, niech lepiej nie będzie żadnego czasami. No, już nie mówmy więcej o tym moście. Zrozumieliście wszystko, co trzeba. Jesteśmy bardzo poważni, więc możemy pozwalać sobie na mocne żarty. Słuchajcie, a dużo tam macie dziewczyn po drugiej stronie frontu. Nie, nie mamy czasu na dziewczyny. Z tym się nie zgadzam. Im bardziej nieregularna służba, tym bardziej nieregularne życie. A wy macie bardzo nieregularną służbę. Poza tym powinniście się ostrzec. Jestem ostrzyżony jak trzeba odparł Robert Jordan. Prędzej by go szlak trafił, niż by ogolił sobie głowę jak golc. Mam dosyć kłopotów i bez dziewczyn. Powiedział niechętnie i dodał: a w jakim mundurze mam być? W żadnym. Odparł golc. A wasze włosy są w porządku. Tak, tylko się z wami drażnię. Wy bardzo się ode mnie różnicie. Napełnił znowu szklanki. Nigdy nie myślicie o dziewczynach. A ja w ogóle nie myślę. Po co? Jestem general sowietik. Nigdy nie myślę. Nie próbujcie mnie wciągnąć w myślenie. Ktoś z jego sztabu, pochylony nad mapą rozłożoną na rysownicy, mruknął coś do generała w niezrozumiałym dla Roberta Jordana języku. Siedź cicho. Odpowiedział mu Golds po angielsku. Żartuję, jeżeli mam ochotę. Mogę pożartować, dlatego że jestem taki poważny. No, wypijcie to i idźcie. Zrozumieliście wszystko, co? Tak jest, odpowiedział Robert Jordan. Zrozumiałem. Uścisnęli sobie dłonie, Jordan zasalutował i wyszedł do wozu sztabowego, w którym spał Stary, czekając na niego. Nie zbudził się, kiedy jechali przez Ramę, a potem szosą do Rady, do schroniska klubu alpejskiego, gdzie Robert Jordan przespał się trzy godziny, zanim wyruszyli w drogę. Wtedy po raz ostatni widział Golca. Jego dziwną, bladą twarz, której nigdy nie chwytała opalenizna, jego sokole oczy, duży nos, wąskie wargi i ogoloną głowę, Poznaczoną z marszczkami i bliznami. Jutro wieczorem wojsko zbierze się w mroku na szosie pod Escorialem. Piechota załaduje się w ciemnościach na długie rzędy ciężarówek, żołnierze w ciężkim oporządzeniu będą wdrapywać się na samochody, sekcje karabinów maszynowych będą dźwigać na nie swą broń, a czołgi wjadą po pochylniach na podłużne platformy. Dywizja wymaszeruje w nocy. I ruszy do natarcia na przełęcz. Nie chciał o tym myśleć. To nie jego rzecz, to sprawa golca. On sam ma tylko jedno do zrobienia i nad tym powinien się zastanawiać. Należy przemyśleć to dokładnie, przyjmować spokojnie wszystko, co będzie, i nie martwić się o nic. Martwienie się jest równie niedobre jak strach. Tylko utrudnia sprawę. Siedział teraz nad strumieniem, patrzył na przezroczystą wodę płynącą między głazami i zauważył, że na drugim brzegu rośnie gęsta kępa rzeżuchy. Przeszedł w brud strumień, narwał dwie garście, obmył w nurcie obłocone korzenie, po czym znów usiadł obok plecaka, i pogryzał czyste, chłodne, zielone listki i kruche łodygi o pieprznym smaku. Ukląkł nad wodą i przesunąwszy na pasie pistolet do tyłu, żeby się nie zamoczył, oparł się rękami o dwa głazy, pochylił i zaczął pić z potoku. Woda była kłująco zimna. Dźwignął się na rękach, odwrócił głowę i zobaczył starego, który opuszczał się ze skalnego występu. Był z nim jakiś mężczyzna. Także w czarnym, chłopskim kaftanie i ciemnoszarych spodniach, co stanowiło nieomal mundur w tej prowincji. Miał trepy na sznurkowych podeszwach, karabin na plecach i gołą głowę. Obaj zsuwali się ze skały jak kozice. Podeszli do niego i Robert Jordan wstał z ziemi. Salut, kamarada, powiedział do mężczyzny z karabinem i uśmiechnął się. Salut. Odparł tamten niechętnie. Robert Jordan przyjrzał się jego masywnej twarzy, pokrytej szczeciną zarostu. Była prawie okrągła, podobnie jak osadzona na krótkiej szyi głowa. Miał małe, za szeroko rozstawione oczy i drobne przylegające uszy. Był ciężkiej budowy, wzrostu około metra siedemdziesięciu. Miał duże dłonie i stopy. Jego nos był kiedyś złamany, usta rozcięte w kąciku, a poprzez szczecinę zarostu prześwitywała długa blizna biegnąca przez górną i dolną szczękę. Stary wskazał go ruchem głowy i uśmiechnął się. On tu jest przywódca, wyszczerzył zęby, po czym przygiął ręce, jakby chciał napiąć muskuły i popatrzył na tamtego z półżartobliwym podziwem. Mocny chłop. Widzę, odrzekł Robert Jordan i uśmiechnął się znowu. Nie podobał mu się ten człowiek i wewnętrznie nie uśmiechał się wcale. Co macie na poświadczenie waszej tożsamości? Zapytał mężczyzna z karabinem. Robert Jordan odpiął agrawkę przytrzymującą klapę lewej kieszeni flanelowej koszuli, Wydobył złożony we czworo papier i podał mężczyźnie, który rozłożył go, przyjrzał mu się uważnie i obrócił w dłoniach. A więc nie umie czytać, zauważył w duchu Robert Jordan. Spójrzcie na pieczątkę, powiedział. Stary pokazał pieczęć, a mężczyzna z karabinem przyjrzał się jej uważnie, obracając papier w palcach. Co to za pieczęć? Nigdy jej nie widzieliście? Nie. Tam są dwie, powiedział Robert Jordan. Jedna SIMU, czyli Służby Informacji Wojskowej, druga Sztabu Generalnego. Tak, tę już widziałem. Ale tutaj nie rozkazuje nikt oprócz mnie, powiedział tamten ponuro. Co macie w tych plecakach? Dynamit! odparł z dumą stary. Wczoraj wieczorem przeszliśmy po ciemku przez front i cały dzień nieśliśmy ten dynamit przez góry. Dynamit mi się przyda powiedział mężczyzna z karabinem. Oddał papier Robertowi Jordanowi i obrzucił go wzrokiem. Tak, dynamit mi się przyda ileście mi go przynieśli? Wam nie przyniosłem żadnego dynamitu. Odrzekł spokojnie robert Jordan. Ten jest przeznaczony na inny cel. Jak się nazywacie? A wam co do tego? To jest Pablo! odezwał się stary. Mężczyzna z karabinem patrzył ponuro na nich obu. W porządku. Dużo dobrego o was słyszałem powiedział robert Jordan. Coście słyszeli? zapytał Pablo że z was doskonały przywódca partyzancki, że jesteście wierni republice i swoją wierność wykazujecie czynami, i żeście człowiek poważny i dzielny. Przynoszę wam pozdrowienia od sztabu generalnego. Gdzieście to wszystko słyszeli? Zapytał Pablo. Robert Jordan zauważył, że wcale nie bierze się na te pochlebstwa. Słyszałem to od Buitrago po Escorial powiedział wskazując na cały obszar po przeciwnej stronie frontu. Nie znam nikogo w Buitrago, ani we skorialu, odrzekł Pablo. Po drugiej stronie gór jest teraz sporo ludzi, których tam przedtem nie było. A wy skąd pochodzicie? Zawili. Co macie zamiar zrobić z tym dynamitem? Wysadzić most? Jaki most? To moja sprawa. Jeżeli most jest na tym terenie, to to już moja sprawa. Nie można wysadzać mostów za blisko. Trzeba siedzieć w jednym miejscu, a działać w innym. Znam się na rzeczy. Ktoś, kto teraz po roku jeszcze żyje, musi znać się na rzeczy. To moja sprawa, powtórzył Robert Jordan. Możemy to obgadać razem. Pomożecie nam nieść te plecaki? Nie, odparł Pablo, kręcąc głową. Stary odwrócił się nagle ku niemu i zaczął coś mówić szybko i zaciekle w dialekcie, który Robert Jordan ledwie rozumiał. Przypominało to czytanie Keweda. Anselmo mówił starym narzeczem kastylijskim i brzmiało to mniej więcej tak. Czy jesteś bydlęciem? Jesteś. Czy jesteś bestią? Tak, powielokroć. A czy masz mózg? Nie, nie masz wcale. Oto przychodzimy w sprawie najwyższej wagi, a ty, byleby tylko twoja siedziba nie poniosła szwanku, przedkładasz tę lisią norę ponad interes ludzki, ponad interes własnego ludu. Ja to i tamto w to i tamto twojego ojca. Ja to, to i tamto w twoje to. Bierz ten tobuł. Pablo opuścił wzrok. Każdy powinien robić tyle, ile może. Zależnie od tego, jak się da, powiedział. Ja siedzę tutaj, a działam za Segowią. Jeżeli wywołacie tu zamieszanie, przepędzą nas z tych gór. Tylko dzięki temu, że tutaj nic nie robimy, możemy siedzieć w tych górach. To jest zasada lisa. Tak, odparł z goryczą Anselmo. To jest zasada lisa, kiedy nam trzeba wilka. Większy ze mnie wilk od ciebie rzekł Pablo. A Robert Jordan już wiedział, że teraz weźmie plecak. Hi-ho! Hi, spojrzał na niego Anselmo. Tyś większy wilk ode mnie, ale ja mam sześćdziesiąt i osiem lat. Splunął na ziemię i pokiwał głową. To wy już macie tyle lat? Zapytał Robert Jordan, widząc, że chwilowo wszystko w porządku i starając się ułatwić sytuację. Sześćdziesiąt osiem skończę w miesiącu lipcu. Jeżeli w ogóle dożyjemy do tego miesiąca, odezwał się Pablo. Pomogę wam nieść ten plecak powiedział do Roberta Jordana. Drugi dajcie Staremu. Mówił teraz już nie ponuro, ale niemal smutnie. Ten Stary ma wielką siłę. Ja poniosę odparł Robert Jordan. Nie, rzekł Stary dajcie temu drugiemu osiłkowi. Wezmę go odpowiedział Pablo. A w jego posępności był jakiś smutek, który zaniepokoił Roberta Jordana. Znał ten smutek i zmartwił się widząc go w tej chwili. To dajcie mi karabin, powiedział, a kiedy Pablo mu go podał, zarzucił broń na plecy i ruszył pod górę za obydwoma mężczyznami. Wspieli się z wysiłkiem na granitowy próg, a przeszedłszy przez jego krawędź, znaleźli się na zielonej polance wśród lasu. Szli z krajem łączki i Robert Jordan, maszerując teraz swobodnie, bez obciążenia i czując na plecach przyjemną sztywność karabinu po ugniatającym, wyciskającym pod ciężarze plecaka, zauważył, że trawa jest w kilku miejscach wygryziona. A tu i ówdzie widać na ziemi ślady po kołkach do uwiązywania koni. Spostrzegł też ścieżkę wydeptaną w trawie, tam gdzie prowadzono zwierzęta do wodopoju, a także świeże łajno kilku koni. Uwiązują je tu na noc, żeby się pasły, a na dzień chowają w lesie pomyślał. Ciekawe, ile koni ma ten Pablo. Przypomniał sobie teraz, iż wcześniej, nie zastanawiając się nad tym, zauważył, że spodnie Pabla są wyświecone na kolanach i udach, jak lustro. Ciekawy jestem, czy on ma buty, czy też jeździ w tych Alpargatas, pomyślał. Musi mieć niezły ekwipunek, ale nie podoba mi się ten jego smutek, myślał. To jest niedobre. Taki smutek ogarnia ich zwykle. Przed dezercją albo zdradą. Taki smutek poprzedza odstępstwo. Przed nimi, pośród drzew, zarżał koń, a potem, między brunatnymi pniami sosen, w wątłym świetle słonecznym, które przenikało przez ich gęste, niemal stykające się ze sobą korony, Robert Jordan dojrzał zagrodę utworzoną przez powiązanie linami pni drzewnych. Stojące tam konie zwróciły w byku zbliżającym się ludziom. Na zewnątrz zagrody pod drzewem leżały jedne na drugich siodła przykryte brezentem. Kiedy podeszli bliżej, obaj mężczyźni niosący plecaki przystanęli i Robert Jordan wyczuł, że teraz powinien wyrazić zachwyt dla koni. Tak, powiedział. Piękne konie. Obrócił się do Pabla Macie tu całą kawalerię! W zagrodzie było pięć koni, trzy kasztany, jeden gniady i jeden bułany. Rzuciwszy okiem najpierw na wszystkie razem, Robert Jordan przyjrzał się każdemu z osobna, uważnie taksując je wzrokiem. Pablo i Anselmo wiedzieli, co są warte. I podczas gdy Pablo stał, patrząc na nie z lubością, pełen dumy i już mniej zasmucony. Stary zachowywał się tak, jak gdyby to on sam urządził tu nagle jakąś wielką niespodziankę. No i jak wam się widzą? Zapytał. Wszystkie je zdobyłem, powiedział Pablo. A Robert Jordan z przyjemnością dosłyszał dumę w jego głosie. Ten to kawał konia, odpowiedział Robert Jordan, wskazując jednego z kasztanów, rosłego ogiera z białą strzałką na czole, i białą lewą przednią nogą. Był to piękny koń, który wyglądał tak jak gdyby stąpił z obrazu Velasqueza. Wszystkie są dobre, odparł Pablo. Znacie się na koniach? Tak. To lepiej, powiedział Pablo. Widzicie jakąś wadę w którymś z nich? Robert Jordan wiedział, że w tej chwili jego papiery sprawdzane są przez człowieka, który nie umie czytać. Konie wciąż stały z podniesionymi łubami i patrzyły na swego pana. Robert Jordan prześliznął się między dwiema linkami ogrodzenia i klepnął bułanego po zadzie. Oparł się plecami o liny i patrzył, jak konie obiegają w koło zagrodę. Przyglądał im się jeszcze chwilę, kiedy stanęły. Po czym schylił się i przelazł z powrotem na zewnątrz. Gniada kuleje na prawą tylną, powiedział do Pabla, nie patrząc na niego. Ma pęknięte kopyto, i chociaż w najbliższym czasie pewnie jej się nie pogorszy, jeżeli będzie dobrze podkuta, to może się wykończyć chodząc dużo po twardym. Miała już takie kopyto, kiedyśmy ją wzięli, odrzekł Pablo. Najlepszy koń, jakiego macie. Ten ogier kasztan z białą strzałką ma na górnej części nadpięcia obrzmienie, które mi się nie podoba. To głupstwo odpowiedział Pablo nabił to sobie trzy dni temu. Gdyby coś miało z tego być, już by się okazało Ściągnął prezent z siodeł i pokazał je. Były tam dwa zwykłe siodła bakerów czyli pasterzy podobne do amerykańskich. Jedno bardzo ozdobne siodło wakera, z ręcznie wytłaczanej skóry, o ciężkich strzemionach, z ochraniaczami i dwa czarne wojskowe. — Ubiliśmy dwóch, Guardia Civil — powiedział Pablo, wyjaśniając pochodzenie wojskowych siodeł. — To gruba zwierzyna. — siedli z koni na drodze między Segowią i Santa Maria del Real, żeby sprawdzić papiery jakiegoś woźnicy. Udało nam się ich ubić, nie raniąc koni. Dużo gwardzistów cywilnych zabiliście? spytał Robert Jordan. Kilku odrzekł Pablo, ale tylko tych dwóch bez szkody dla koni. To Pablo wysadził ten pociąg pod Arevalo odezwał się Anselmo. To była robota Pabla. Był tam z nami jeden cudzoziemiec, który zrobił wybuch. Powiedział Pablo. Znacie go? Jak się nazywał? Nie pamiętam. Miał wielce osobliwe nazwisko. A jak wyglądał? Był jasnowłosy, jako i wy, ale nie taki wysoki. Miał duże ręce i złamany nos. Kaszkin powiedział Robert Jordan. To musiał być Kaszkin. Tak, odpowiedział Pablo. Bardzo osobliwe nazwisko. Coś takiego. Co się z nim stało? Nie żyje od kwietnia. Tak dzieje się ze wszystkimi, rzekł ponuro Pablo. Tak skończy każdy z nas. Tak kończą wszyscy ludzie, powiedział Anselmo. Zawsze w ten sposób kończyli. Co z tobą, człowieku? Co masz na wątrobie? Tamci są bardzo silni, odparł Pablo. Mówił jakby sam do siebie, spojrzał ponuro na konie. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jacy silni. Widzę, jak ciągle rosną w siłę, jak są coraz lepiej uzbrojeni, wciąż im przybywa sprzętu. A ja tu siedzę z takimi końmi, i czego się mogę spodziewać? Że będą mnie tropić i że zginę. Nic więcej. Tak samo ty ich tropisz, jak oni ciebie? powiedział anselmo. Nie, odparł Pablo. Teraz już nie. A jeżeli wyniesiemy się z tych gór, to dokąd pójdziemy? Odpowiedzcie mi, no, dokąd? W Hiszpanii jest dużo gór. Jeżeli trzeba będzie stąd odejść, mamy Sierra de Gredos. To nie dla mnie. Powiedział Pablo. Dość mam tego ciągłego ścigania. Tutaj nam dobrze. A jak teraz wysadzicie tu most, tamci będą nas ścigać. Jeżeli zwiedzą się, że tu jesteśmy, i zaczną nas szukać samolotami, to i znajdą. Jeżeli przyślą Maurów, żeby nas przepędzić, to znajdą nas i będziemy musieli uciekać. Dość mam tego wszystkiego. Słyszycie? obrócił się do Roberta Jordana. Jakim prawem, wy, cudzoziemiec, przychodzicie do mnie i mówicie, co mam robić? Wcale wam nie mówiłem, co macie robić, odparł Robert Jordan. Ale powiecie, rzekł Pablo. O tu, tu jest zło. Pokazał oba ciężkie plecaki, które złożyli na ziemi, kiedy oglądali konie. Na widok koni najwyraźniej wezbrała w nim cała gorycz, a fakt, że Robert Jordan znał się na koniach, rozwiązał mu język. Wszyscy trzej stali przy zagrodzie, a na sierści kasztanowatego ogiera lśniły plamy słońca. Pablo popatrzył na konia, a potem trącił nogą plecak. Tu jest zło! Przychodzę tylko spełnić swój obowiązek powiedział Robert Jordan. Przychodzę z rozkazu tych, którzy prowadzą wojnę. Jeżeli was poproszę o pomoc, możecie odmówić, a wtedy znajdę sobie innych, którzy mi pomogą. Jeszcze was nawet nie prosiłem o pomoc. Muszę zrobić to, co mi rozkazano i mogę was zapewnić, że sprawa jest ważna. Nie moja wina, że jestem cudzoziemcem. Wolałbym się urodzić tutaj. Dla mnie teraz. Najważniejsze jest, żeby nas nie niepokoili, rzekł Pablo. Mam obowiązki wobec tych, co są ze mną, i wobec siebie samego. Tak, wobec siebie samego powiedział Anselmo. Od dawna już wobec siebie samego, siebie i swoich koni. Pókiś nie miał koni, byłeś z nami. Teraz jesteś jeszcze jeden kapitalista. To niesprawiedliwe, odparł Pablo. Ciągle narażam konie dla sprawy. Bardzo niewiele, powiedział drwiąco Anselmo bardzo niewiele, moim zdaniem. Kraść, tak, dobrze zjeść, tak, mordować, tak, ale walczyć, nie. Z Was jest stary człowiek, który narobi sobie biedy swoim językiem. Ze mnie jest stary człowiek, który się nikogo nie boi, odpowiedział anselmo. I taki, co nie ma koni. Wyście taki stary, co może długo nie pożyć. Ja taki stary, co będzie żył aż do śmierci, odparł anselmo. A lisów się nie boję. Pablo nie powiedział nic, tylko dźwignął plecak. Wilków też nie, dodał anselmo, podnosząc drugi plecak. Jeżeliś wilkiem. Zamknij się, rzekł Pablo. Tyś taki stary, co zawsze za dużo gada. I zrobi wszystko, co zapowiedział, odparł Anselmo przygięty pod plecakiem. A teraz jest głodny i spragniony. Idź, partyzancki wodzu o smutnej twarzy. Prowadź nas tam, gdzie będzie coś do zjedzenia. Zaczyna się nie najlepiej, pomyślał Robert Jordan. Ale Anselmo to mężczyzna. Ci ludzie, jeżeli już są dobrzy, potrafią być wspaniali, myślał. Nie ma narodu, który byłby im wtedy równy, ale jak stają się źli, nie ma narodu gorszego od nich. Anselmo musiał wiedzieć, co robi, kiedy mnie tu prowadził, ale to mi się nie podoba. Nie podoba mi się ani trochę. Jedynym dobrym znakiem był fakt, że Pablo niósł plecak i że oddał karabin. Może on zawsze jest taki, myślał Robert Jordan. Może to po prostu ponurak? Nie, powiedział sobie w duchu, nie łódź się. Nie wiesz, jaki był przedtem, ale widzisz, że szybko się psuje i wcale tego nie ukrywa. Kiedy zacznie ukrywać, będzie to znak, że powziął decyzję. Pamiętaj, powiedział sobie, jak zrobi pierwszy przyjazny krok, będzie to świadczyło, że się zdecydował. Ale te konie są naprawdę doskonałe, pomyślał piękne konie. Ciekaw jestem, co mogłoby wzbudzić we mnie takie uczucia, jak one w tym Pablu. Stary miał rację. Konie uczyniły go bogatym, a gdy tylko stał się bogatym, zachciało mu się korzystać z życia. Pewnie niedługo będzie mu żal, że nie może zapisać się do Jockey Club, pomyślał. Pówr Pablo, ile mąkę są żokę. Biedny Pablo, nie udało mu się z tym jokejem. Ta myśl go rozweseliła. Uśmiechnął się, spojrzawszy na dwa przygięte grzbiety i wielkie plecaki posuwające się przed nim między drzewami. Przez cały dzień nie żartował sobie w duchu i teraz, kiedy to zrobił, poczuł się znacznie raźniej. Stajesz się podobny do nich wszystkich, pomyślał. Robisz się ponury. Wobec golca był niewątpliwie ponury i uroczysty. Otrzymane zadanie trochę go przytłoczyło. Zlekka przytłoczyło, pomyślał. Mocno przytłoczyło. Golds był wesół i chciał go też rozweselić przed odjazdem, ale to mu się nie udało. Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym. A poza tym to, o czym świadczy, to jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia. Bardzo skomplikowana myśl, tylko że już ich niewielu zostało. Nie, nie zostało wielu tych wesołych. Diablo ich mało. A jeżeli będziesz dalej tak rozmyślał, mój chłopcze, to i ty się nie ostaniesz. Przykręć teraz swoje myślenie, mój stary. W tej chwili jesteś wysadzaczem mostów, nie myślicielem. Ależ ja jestem głodny. Mam nadzieję, że Pablo dobrze jada. Przez gęsty las doszli do nieckowatego, górnego krańca małej doliny, i pod skalną ścianą, która wyrosła przed nimi między drzewami, zobaczył miejsce, gdzie musiał być obóz. Był tam istotnie obóz, i to dobry. Nie można go było wypatrzyć, dopóki nie podeszło się blisko. I Robert Jordan zauważył, że nie sposób go dojrzeć i z powietrza. Z góry nie mogło być nic widać. Był równie dobrze ukryty, jak legowisko niedźwiedzia. Ale wydawał się teraz niewiele lepiej strzeżony. Jordan, podchodząc, przyglądał mu się uważnie. W skalnej ścianie znajdowała się duża jaskinia, a obok jej otworu siedział plecami do skały jakiś mężczyzna. Nogi miał wyciągnięte przed siebie. A jego karabin stał oparty o głazy Mężczyzna strugał nożem kij Gdy się zbliżyli, podniósł na nich wzrok Po czym wrócił do swojego zajęcia Hola! odezwał się Co to tu idzie? Stary, jeden dynamitard Odpowiedział mu Pablo i opuścił plecak na ziemię u wejścia do jaskini Anselmo także zdjął plecak, a Robert Jordan ściągnął z ramienia karabin i oparł go o skałę. Nie kładźcie tego tak blisko jaskini, powiedział strugający mężczyzna, który miał niebieskie oczy i smagłą, przystojną, gnuśną twarz cygańską o barwie wyprawionej skóry. Tam w środku pali się ogień. Wstań i sam to stąd odnieś, rzekł Pablo. Połóż pod tamtym drzewem. Cygan nie ruszył się, tylko powiedział coś niecenzuralnego, po czym dodał leniwie. Zostaw to tutaj i wysadź się w powietrze, to cię wyleczy z twoich dolegliwości. Co to robicie? Zapytał Robert Jordan, siadając obok cygana. Tamten pokazał mu. Był to potrzask w kształcie cyfry cztery i cygan właśnie strugał jego poprzeczkę. Na lisy, powiedział. — Z takim klocem, co spada i przetrąca im krzyże — wyszczerzył zęby do Jordana. — O tak, widzicie? — uczynił ruch, który wyobrażał zapadanie się ramy po trzasku i uderzenie kloca, a potem potrząsnął głową, zgiął rękę i rozłożył ramiona, naśladując lisa z przetrąconym krzyżem. — Bardzo praktyczne — wyjaśnił. — On łapie króliki — odezwał się Anselmo. — To cygan — więc jeśli łapie króliki, gada, że lisy. Gdyby złapał lisa, powiedziałby, że to słoń. A jakbym złapał słonia? Zapytał cygan, znów ukazując białe zęby i mrugając do Roberta Jordana. Powiedziałbyś, że to czołg, odparł Anselmo. Jeszcze złapię i czołg, rzekł cygan. Jeszcze złapię czołg, a wy wtedy powiecie, co wam się żywnie podoba. Cygany! Dużo mówią, a mało zabijają, odpowiedział mu Anselmo. Cygan znów mrugnął do roberta Jordana i wziął się do strugania. Pablo zniknął we wnętrzu jaskini. Robert Jordan miał niejaką nadzieję, że poszedł po jedzenie. Usiadł na ziemi obok cygana, czując na wyciągniętych nogach ciepło popołudniowego słońca, które przenikało przez korony drzew. Z jaskini dolatywał zapach jedzenia wonio oliwy, cebuli i smażonego mięsa i Jordanowi kiszki skręcały się z głodu. Możemy złapać czołg, powiedział do cygana. To nie takie trudne. Tym? wskazał cygan plecaki. Tak, odrzekł Robert Jordan. Nauczę was. Zrobi się potrzask. Nie trudno. Wy i ja? Jasne, powiedział Robert Jordan. Czemu nie? Hej, zawołał cygan do Anselma. Przenieście te plecaki w bezpieczne miejsce, dobrze? To cenna rzecz. Anselmo coś mruknął. Idę po wino, powiedział do Roberta Jordana. Ten wstał, przeniósł plecaki dalej od wylotu jaskini i oparł je z obu stron o pień drzewa. Wiedział, co w nich jest, i nie lubił, jak leżały za blisko siebie. Przynieście kubek i dla mnie. Poprosił cygan. Macie tu wino? zapytał Robert Jordan, siadając znów obok niego. Wino? Czemu nie? Cały bukłak. W każdym razie połowę. A co jest do jedzenia? Wszystko, człowieku, odrzekł cygan. Jadamy tu jak generały. Co robią cyganie na wojnie? Dalej są cyganami. To dobre zajęcie. Najlepsze, odrzekł cygan. Jak cię zwą? Roberto, a ciebie? Rafael. A z tym czołgiem to poważnie? Jasne, dlaczego by nie? Z jaskini wyszedł Anselmo z głęboką kamionkową misą, pełną czerwonego wina i trzema kupkami, które niósł nanizane za ucha na palce. Patrzajcie, powiedział, mają tu kubki i wszystko, co trzeba. Za nim ukazał się Pablo. Zaraz będzie jedzenie. Oznajmił. Macie tytoń. Robert Jordan podszedł do plecaków, otworzył jeden z nich, pomacał w jego wewnętrznej kieszeni i wyjął płaskie pudełko rosyjskich papierosów z zapasu, który dostał w kwaterze golca. Przesunął wzdłuż krawędzi paznokciem kciuka, otworzył i poczęstował pabla, który wziął sobie kilka sztuk. Trzymając je w swej wielkiej garści, wyciągnął jednego i przyjrzał mu się pod światło. Były to długie, cienkie papierosy z kartonowymi ustnikami. Dużo powietrza, a mało tytoniu, powiedział Pablo. Ja te znam. Miał je tamten, o osobliwym nazwisku. Kaszkin, rzekł Robert Jordan i poczęstował papierosami Cygana i Anselma, którzy wzięli po jednym. Weźcie więcej, powiedział, a oni dobrali po papierosie dodał im jeszcze po cztery oni zaś na znak podziękowania dwukrotnie skinęli trzymanymi w dłoni papierosami opuszczając w dół ich końce jak przy salutowaniu szablą tak rzekł pablo to było osobliwe nazwisko macie wino anselmo zanurzył kubek w misie i podał robertowi jordanowi po czym nabrał dla siebie i dla cygana a dla mnie nie ma wina Zapytał Pablo. Siedzieli wszyscy razem u wejścia do jaskini. Anselmo oddał mu swój kubek i wszedł do środka po drugi. Wróciwszy, pochylił się nad misą, nabrał wina, po czym wszyscy trącili się kubkami. Wino było dobre, miało lekki, żywiczny posmak od bukłaka, ale po języku spływało wybornie, gładko i czysto. Robert Jordan popijał je zwolna, czując jak ciepło przenika przez jego zmęczenie. Zaraz dadzą nam jeść, powiedział Pablo. A ten cudzoziemiec o osobliwym nazwisku, to jak on umarł? Wzięli go i odebrał sobie życie. Jak to się zdarzyło? Był ranny i nie chciał dostać się do niewoli. Ale jak to było dokładnie? Nie wiem, skłamał Robert Jordan, znał doskonale szczegóły, ale wiedział, że teraz nie byłoby dobrze o nich mówić. Przykazał nam obiecać, że go zastrzelimy, jeżeli zostanie ranny w tamtej sprawie z pociągiem i nie będzie mógł uciekać, rzekł Pablo, bardzo osobliwie gadał już wtedy musiał mieć pietra, pomyślał Robert Jordan. Biedny stary Kaszkin. Miał uprzedzenie do samobójstwa ciągnął Pablo. Powiadał mi o tym. A także wielkiego stracha, że będą go torturowali. I o tym też wam mówił? zapytał Robert Jordan. Tak! wtrącił cygan. Wszystkim nam powiadał takie rzeczy. To wyście też byli przy pociągu? Tak! Wszyscyśmy byli. Wielce osobliwie mówił. Rzekł Pablo, ale był bardzo dzielny. Biedny, poczciwy Kaszkin, myślał Robert Jordan. Musiał tu robić więcej złego niż dobrego. Szkoda, że nie wiedziałem, że już wtedy był tak zestrachany. Powinni go byli stąd odwołać. Nie można do takiej roboty kierować ludzi, którzy mówią w ten sposób. Tak mówić nie wolno. Nawet jeżeli wykonają zadanie. Robią więcej złego niż dobrego, gadając takie rzeczy. Był trochę dziwny, powiedział. Myślę, że odrobinę narwany. Ale ogromnie zmyślny do wybuchów, rzekł cygan. I bardzo dzielny. Ale narwany, powtórzył Robert Jordan. Do tego trzeba mieć kawał głowy i dużo zimnej krwi. Nie można gadać w ten sposób. A wy? Odezwał się Pablo. Jeżeli będziecie ranni w takiej sprawie jak ta z mostem, to zgodzicie się, żeby was zostawić? Słuchajcie, odparł Robert Jordan i pochyliwszy się, nabrał sobie jeszcze kubek wina. Posłuchajcie mnie uważnie. Jeżelibym miał kiedykolwiek prosić kogoś o jakąś drobną przysługę, to powiem mu w odpowiednim czasie pięknie! Powiedział z uznaniem cygan. Tak gadają porządni ludzie. No, nareszcie idzie jedzenie. Tyś już jadł, rzekł Pablo. Mogę zjeść dwa razy tyle, odparł cygan. Patrzajcie, kto to niesie. Dziewczyna, która niosła duży, żelazny półmisek kuchenny, schyliła się wychodząc z jaskini, i Robert Jordan ujrzał jej twarz, a jednocześnie spostrzegł to, co w niej było niezwykłe. Uśmiechnęła się, powiedziała Ola towarzyszu, a Robert Jordan odrzekł salut, uważając, by nie wpatrywać się w nią, ale i nie odwracać wzroku. Postawiła przed nim płaski, żelazny półmisek i wtedy zauważył, że ma ładne, smagłe ręce. Teraz spojrzała mu prosto w oczy i uśmiechnęła się. Zęby odcinały się bielą od śniadej cery, a oczy miały ten sam złotopłowy odcień co ciało. Miała wystające kości policzkowe, wesołe oczy i prosto zarysowane usta o pełnych wargach. Jej włosy złocisto-brunatnej barwy spalonego przez słońce żyta były krótko przystrzyżone na całej głowie, niewiele dłuższe niż futerko Bobra. Patrząc z uśmiechem na Jordana, podniosła smagłą rękę i przesunęła nią po głowie, przygładzając włosy, które zaraz podniosły się na powrót. – Ma piękną twarz – pomyślał Robert Jordan. – Byłaby piękna, gdyby jej nie ostrzygli. – W ten sposób się czeszę – powiedziała do Roberta Jordana i roześmiała się. – No, jedzcie. Nie patrzcie tak na mnie. Tak mi ostrzygli włosy w wajadolit. Już teraz prawie odrosły. Usiadła naprzeciw i przyjrzała mu się. Popatrzył na nią, a ona uśmiechnęła się i zaplotła dłonie na kolanach. Gdy tak siedziała, obejmując kolana, widział jej długie, zgrabne nogi, wysunięte z mankietów spodni i zarys drobnych jędrnych piersi pod szarą koszulą. I lekroć na nią spojrzał, czuł ucisk w gardle. Talerzy nie ma, powiedział Anselmo. Jedzcie swoim nożem. Dziewczyna oparła o krawędź żelaznego półmiska cztery widelce. Jedli prosto z półmiska, nic nie mówiąc, zgodnie z hiszpańskim obyczajem. Dano im królika ugotowanego z cebulą i pieprzem tureckim, a w sosie z czerwonego wina pływał drobny groszek. Jedzenie było smacznie przyrządzone. Sos doskonały, a mięso królika łatwo odchodziło od kości. Robert Jordan wypił jeszcze kubek wina. Dziewczyna przyglądała mu się przez cały czas. Wszyscy pozostali byli zajęci jedzeniem. Robert Jordan wytarł kawałkiem chleba resztki sosu ze swojej części półmiska, odsunął na bok kości, zebrał sos z miejsca, gdzie leżały, otarł do czysta chlebem widelec, potem nóż który schował do kieszeni i wreszcie zjadł chleb pochylił się i nabrał pełen kubek wina dziewczyna obserwowała go ciągle wypił pół kubka ale kiedy odezwał się do dziewczyny ucisk w gardle powrócił znowu jak cię zwą zapytał pablo usłyszawszy ton jego głosu rzucił mu szybkie spojrzenie potem wstał i odszedł maria a ciebie Roberto, dawno jesteś w tych górach? Od trzech miesięcy. Od trzech miesięcy? Popatrzył na jej włosy, które były krótkie i gęste, i kiedy z zakłopotaniem przesunęła po nich dłonią, położyły się i podniosły niby falujący od wiatru łan żyta na stoku wzgórza. Ogolili mi je, powiedziała. Golili je regularnie w więzieniu w Vajadolid. Trzeba było trzech miesięcy, żeby na tyle odrosły. Ja byłam w tamtym pociągu, wieźli mnie na południe. Po wysadzeniu pociągu połapali wielu więźniów, ale mnie nie. Przyszłam tu z tymi. Znalazłem ją ukrytą między skałami, powiedział cygan. Jakieśmy już odchodzili, człowieku, ale ona była paskudna. Zabraliśmy ją z sobą, ale kilka razy już myślałem, że trzeba ją będzie zostawić. A ten, co z nimi był przy pociągu? Spytała Maria. Ten drugi, z jasnymi włosami, cudzoziemiec, gdzie on jest? Zginął, odrzekł Robert Jordan. W kwietniu. W kwietniu? Przecież pociąg był w kwietniu. Tak, odparł Robert Jordan. Zginął w dziesięć dni po pociągu. Biedny powiedziała. Bardzo był dzielny. A wy robicie to samo co on? Tak. I też robiliście pociągi? Tak. Trzy. Tutaj? We duże. odpowiedział. Przed przyjściem tutaj byłem w duże. Tam się dużo robi. Wielu z nas pracuje w Estremadurze. A dlaczego teraz przyszliście w te góry? Na miejsce tamtego drugiego z jasnymi włosami. Poza tym znam te strony jeszcze sprzed ruchu. Znacie je dobrze? Nie, właściwie nie bardzo, ale szybko się uczę. Mam dobrą mapę i dobrego przewodnika. Starego, kiwnęła głową. Stary jest bardzo dobry. Dziękuję. Odezwał się Anselmo, a Robert Jordan nagle uprzytomnił sobie, że nie jest sam na sam z dziewczyną i że trudno mu na nią patrzeć, bo przez to jego głos tak się zmienia. Łamał drugą z dwóch zasad zgodnego współżycia z ludźmi mówiącymi po hiszpańsku. Mężczyzn częstować tytoniem, a kobiety zostawiać w spokoju. I nagle uświadomił sobie, że wcale się tym nie przejmuje. Tyle było rzeczy, którymi musiał się nie przejmować, więc dlaczego miałby przejmować się właśnie tym? Macie bardzo piękną twarz, powiedział do Marii. Szkoda, że nie udało mi się zobaczyć Was przed obcięciem włosów. Odrosną, odparła. Za sześć miesięcy będą już całkiem długie. Trzeba wam było ją widzieć, kiedyśmy przyprowadzili ją od pociągu. Taka była szpetna, że człowiekowi niedobrze się robiło. Wy jesteście czyją kobietą? zapytał Robert Jordan, starając się otrząsnąć z wrażenia. Pabla? Spojrzała na niego, roześmiała się i klepnęła go po kolanie. Pabla! A widzieliście Pabla? No to Rafaela. Rafaela widziałem. Rafaela też nie. Niczyja, wtrącił cygan. To bardzo dziwna kobieta. Niczyja jest, ale dobrze gotuje. Naprawdę niczyja? Zapytał ją Robert Jordan. Niczyja. Zupełnie niczyja. Ani na żarty, ani na serio. I twoja też nie. Nie. Powiedział Robert Jordan i znowu poczuł ten ucisk w gardle. To dobrze. Ja nie mam czasu na kobiety, naprawdę. Nawet piętnastu minut? Zapytał żartobliwie cygan. Nawet kwadransa? Robert Jordan nie odpowiedział. Patrzył na tę dziewczynę, Marię i czuł taki ucisk w gardle, że nie miał odwagi się odezwać. Maria spojrzała na niego i roześmiała się, a potem nagle zarumieniła, ale nie odwróciła wzroku. Zaczerwieniliście się, powiedział Robert Jordan. Często się czerwienicie? Nigdy. A teraz tak? To idę do jaskini. Zostań tu, Maria. Nie, powiedziała już bez uśmiechu. Teraz pójdę do jaskini. Zebrała cztery widelce i żelazny półmisek, z którego jedli. Poruszała się nieporadnie jak źrebie, ale i z wdziękiem młodego zwierzęcia. Zostawić wam kubki? Robert Jordan ciągle się w nią wpatrywał, a ona zaczerwieniła się znowu. Nie zmuszajcie mnie do tego, powiedziała. Nie lubię, jak mi się to robi. Zostaw kubki, powiedział cygan. Macie! Zanurzył kubek w kamiennej misie i podał pełen Robertowi Jordanowi, który patrzył na dziewczynę, gdy pochyliwszy głowę wchodziła do jaskini niosąc żelazny półmisek. Dziękuję, powiedział Robert Jordan. Teraz kiedy zniknęła, głos jego był znowu normalny. To już ostatni. Dosyć wypiliśmy. Dokończymy tę miskę, odparł cygan. Jest jeszcze przeszło pół bukłaka. Przywieźliśmy go na jednym z koni. To była ostatnia wyprawa Pabla, powiedział Anselmo. Od tamtej pory nic nie robi. Ilu was jest? Zapytał Robert Jordan. Siedmiu i dwie kobiety. Dwie? Tak, jest jeszcze muher pabla. Gdzie ona? W jaskini. Dziewczyna umie trochę gotować. Powiedziałem, że dobrze gotuje, aby jej zrobić przyjemność, ale głównie pomaga tej muher Pabla. A jaka ona jest, ta muher Pabla? Coś barbarzyńskiego, wyszczerzył zęby cygan. Coś strasznie barbarzyńskiego. Jeżeli Wam się zdaje, że Pablo jest szpetny, powinniście zobaczyć jego kobietę. Ale jest dzielna, sto razy dzielniejsza od Pabla, tylko że coś barbarzyńskiego. Pablo na początku był dzielny, odezwał się Anselmo. Pablo na początku to było coś poważnego. Zabił więcej ludzi niż cholera rzekł cygan. Na początku ruchu Pablo zabił więcej ludzi niż tyfus. Ale od dawna jest mój flocho. Ciągnął Anselmo. Mocno sflaczały, ogromnie się boi śmierci. Pewnie dlatego, że tylu zabił na początku, powiedział filozoficznie cygan. Pablo zabił ich więcej niż Dżuma. Dlatego, a także przez bogactwo, dodał Anselmo. Poza tym dużo pije. Teraz chciałby się wycofać, jak Matador de Toros, jak Toreador, ale nie może się wycofać. "Jeżeli przejdzie na tamtą stronę frontu, zabiorą mu konie i wezmą go do wojska," powiedział cygan. Ja też nie mam zamiłowania do wojska. Jak każdy cygan dorzucił anselmo. Dlaczego miałbym mieć? zapytał tamten. Kto by chciał być w wojsku? Na to robimy rewolucję, żeby służyć w wojsku? Do walki jestem ochotny, ale do wojska nie. A gdzie jest reszta? zapytał Robert Jordan. Było mu teraz dobrze i sennie powinie i leżąc na wznak na leśnej ziemi, widział między wierzchołkami drzew małe popołudniowe górskie obłoczki, sunące z wolna po wysokim hiszpańskim niebie. Dwóch śpi w jaskini, odpowiedział cygan. Dwóch stoi na straży tam wyżej, gdzie mamy broń. Jeden pilnuje na dole. Wszyscy pewnie śpią. Robert Jordan przekręcił się na bok. A co to za broń? Ma wielce osobliwą nazwę, odrzekł cygan. Akurat nie wyleciała mi z głowy. To jest broń maszynowa. Pewnie rkałem, pomyślał Robert Jordan. Ile waży? Zapytał. Jeden może ją unieść, ale jest ciężka. Ma trzy składane nogi. Wzięliśmy ją na ostatniej większej wyprawie. Tej przed winem. Ile macie do niej amunicji? Nieskończoność, odpowiedział cygan. Całą skrzynkę niewiarygodnej ciężkości. Wygląda na to, że z pięćset sztuk, pomyślał Robert Jordan. Czy ona się ładuje z bębna, czy staśmy? Z, z okrągłych puszek na wierzchu, Siakrew. To musi być Louis, pomyślał Robert Jordan. A wy się trochę znacie na broni maszynowej? zapytał starego. Nada! odrzekł anselmo. Nic. A ty? Zwrócił się do cygana. Wiem, że strzela z ogromną szybkością i tak się rozgrzewa, że lufa parzy w rękę, jak się jej dotknie, odpowiedział z dumą cygan. Każdy tyle wie, rzucił pogardliwie anselmo. Możliwe, rzekł cygan ale on chciał usłyszeć, co wiem o makinie, więc mu powiedział, po chwili dodał. Poza tym, w odróżnieniu od zwykłych karabinów, strzela puty, póki wywiera się nacisk na spust. Jeżeli się nie zatnie, nie wystrzela całej amunicji, albo nie rozgrzeje tak, że zaczyna się topić, powiedział Robert Jordan po angielsku. Co mówicie? Zapytał Anselmo. Nic. Odpowiedział Robert Jordan. Po prostu zaglądałem w przyszłość po angielsku. To dopiero coś prawdziwie osobliwego, zaglądać w przyszłość en in inglés, powiedział cygan. Umiecie czytać z ręki? Nie, odrzekł Robert Jordan i znowu nabrał w kubek wina. Ale jeżeli ty umiesz, chciałbym, żebyś odczytał z mojej ręki, co się stanie w ciągu najbliższych trzech dni. Mucher Pabla czyta z ręki, odparł cygan. Ale jest taka jędza i tyle ma w sobie barbarzyńskości, że nie wiem, czy będzie chciała. Robert Jordan podniósł się na łokciu i wypił łyk wina. Chodźmy do tej Mucher Pabla, powiedział. Jeżeli jest taka straszna, lepiej mieć to za sobą. Ja wolę jej nie niepokoić, odrzekł Rafael. Ma do mnie wielką nienawiść. Dlaczego? Bo mnie uważa za nieroba. Cóż za niesprawiedliwość? zadrwił Anselmo. Przeciwna jest Cyganom. Co za błąd! powiedział Anselmo. Sama ma krew cygańską, ciągnął Rafael. Więc wie, co mówi. Wyszczerzył zęby. Ale ma język, który parzy i tnie jak bicz na byki. Tym swoim jęzorem każdego obłupi ze skóry. Paseczkami. Jest w niej niewiarygodne barbarzyństwo. A jak się odnosi do tej dziewczyny, Marii? zapytał Robert Jordan. Dobrze, lubi ją, ale niechby się ktoś serio do niej zabrał. Pokiwał głową i mlasnął językiem. Bardzo jest dobra dla dziewczyny, wtrącił Anselmo i bardzo o nią dba. Ta dziewczyna była ogromnie dziwna, kiedyśmy ją znaleźli przy pociągu ciągnął Rafael. Nie chciała nic mówić, tylko płakała i płakała. A jak ktoś się tknął, trzęsła się niczym zmokły pies. Dopiero ostatnio jej się poprawiło ostatnio jest z nią o wiele lepiej. Dziś była w dobrym usposobieniu. Choćby przed chwilą, jak do was gadała, była wesoła. Po tym pociągu o mało jej nie zostawiliśmy, bo przecież nie warto było tracić czasu na coś tak smutnego, brzydkiego i z pozoru całkiem bezużytecznego. Ale Stara obwiązała ją linką, i kiedy dziewczynie zdawało się, że dalej nie ujdzie, biła ją końcem tej linki i popędzała naprzód. A potem, jak już naprawdę nie mogła iść, Stara wzięła ją na plecy. Kiedy zabrakło jej sił, poniosłem dziewczynę ja. Wchodziliśmy na zbocze, po piersi, we wrzosach i janowcach. A kiedy i ja nie mogłem dłużej jej nieść, wziął ją Pablo. Ale co ta stara musiała się nagadać, żeby nas do tego zmusić? Pokręcił głową na samo wspomnienie. Prawda, że dziewczyna jest długa w nogach, ale nie ciężka. Kości ma lekkie i mało waży. Tylko że ważyła dosyć, kiedy trzeba było ją taszczyć, przystawać, strzelać, a potem znowu ją dźwigać. Stara okładała Pabla linką i niosła jego karabin. Wtykała mu go w garść, kiedy kładliśmy dziewczynę na ziemi, a potem zmuszała, żeby ją znowu podniósł, ładowała mu broń i kleła. Wyciągała naboje z sakw, wpychała do magazynka i wciąż go przeklinała. Wtedy zaczęło się na dobre ściemniać. I jak przyszła noc, wszystko już było w porządku. Ale nasze szczęście, że tamci nie mieli kawalerii. Ciężko musiało być przy tym pociągu, powiedział Anselmo. Ja tam nie byłem, wyjaśnił Robertowi Jordanowi. Robiły to oddziały Pabla i El Sorda, z którym się dziś wieczorem zobaczymy. I jeszcze dwa inne oddziały z tych gór. Ja wtedy poszedłem na drugą stronę frontu. I jeszcze tam był ten jasnowłosy o osobliwym nazwisku, dorzucił cygan. Kaszkin, tak, to jest nazwisko, którego ani różnie nie mogę zapamiętać. Mieliśmy tam dwóch z maszynką. Ich też przysłało wojsko. Nie mogli zabrać swojej broni i stracili ją. A przecież nie ważyła więcej niż dziewczyna, i gdyby nasza stara nad nimi stała, pewnie by tę maszynkę wynieśli. Pokręcił głową na to wspomnienie, a potem ciągnął. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego, jak wtedy, gdy się zrobił ten wybuch. Pociąg nadjeżdżał powoli, widzieliśmy go z daleka, a we mnie było takie ogromne podniecenie, że nie potrafię powiedzieć. Widzieliśmy dym z lokomotywy, a później usłyszeliśmy gwizdek. Pociąg nadjeżdżał, robił się coraz większy i większy i naraz, jak nie wybuchnie. Przednie koła lokomotywy zadarły się w górę, a cała ziemia jakby się z hukiem uniosła w wielkiej chmurze czarności. Lokomotywa wyleciała wysoko w obłoku piachu, pełnym fruwających, jak we śnie drewnianych podkładów a potem zwaliła się na bok jak wielkie, zranione zwierzę. Zanim grudy z wybuchu przestały na nas opadać, buchnęła biała para, a makina zaczęła gadać. Ta, 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 ciągnął cygan, wysuwając przed siebie zaciśnięte pięści z podniesionymi kciukami i potrząsając nimi, jak gdyby przytrzymywały urojony karabin maszynowy. Ta, 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 Miotał się w uniesieniu. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. Żołnierze uciekali z pociągu, makina gadała w nich, a oni padali. Wtedy właśnie w tym podnieceniu położyłem rękę na makinie i poczułem, że lufa parzy. I w tej chwili Stara trzepnęła mnie z boku w gębę i powiedziała: Strzelaj, durniu, strzelaj, bo ci mózg dołuba w kopie. Więc znów zacząłem strzelać, ale trudno mi było utrzymać równo broń, a żołnierze wbiegali już na wzgórze po drugiej stronie toru. Potem, kiedyśmy podeszli do pociągu, żeby zobaczyć, co da się zabrać, jakiś oficer pistoletem napędził na nas żołnierzy. Ciągle wymachiwał tym pistoletem i wrzeszczał na nich, a my wszyscy strzelaliśmy do niego, ale jakoś nikt nie trafił. Później tamci położyli się i też zaczęli grzać, a oficer chodził za nimi z pistoletem tam i z powrotem, ale wciąż nie mogliśmy go trafić, a makina nie mogła w niego strzelać, bo go zasłaniał pociąg. Ten oficer zastrzelił wtedy dwóch leżących żołnierzy, ale reszta i tak nie chciała się poderwać, więc ich sklął i w końcu zaczęli wstawać po jednym, po dwóch, po trzech i biegiem pognali na nas i na pociąg. Potem znowu padli i strzelali. W końcu odeszliśmy, a makina gadała nad nami. Wtedy właśnie znalazłem dziewczynę pod skałą, tam gdzie uciekła z pociągu, i zabraliśmy ją z sobą. Tam ci żołnierze gonili nas aż do nocy. To musiało być bardzo ciężkie, powiedział Anselmo i bardzo przejmujące. Jedyna Dobra rzecz, jaką zrobiliśmy, odezwał się czyjś niski głos. A teraz co robisz, ty leniwy, pijany, sprośny, plugawy synu, plugawej, niezamężnej, cygańskiej sprośności? Co robisz? Robert Jordan ujrzał kobietę około pięćdziesiątki, niemal tak tęgą jak Pablo, prawie równie rozłożystą jak wysoką, w czarnej chłopskiej spódnicy i staniku, w grubych wełnianych pończochach na masywnych nogach i w czarnych trepach o sznurkowych podeszwach. Miała śniadą twarz, przypominającą model jakiegoś granitowego posągu. Duże, ale ładne ręce i gęste, kędzierzawe, czarne włosy skręcone w węzeł na karku. Odpowiadaj! zawołała do cygana, nie zwracając uwagi na pozostałych. Gadałem z tymi towarzyszami. Ten przyszedł do nas jako dynamitard. Ja to wszystko wiem, odparła mu Her Pabla. — Teraz wynoś się stąd i zmień andresa, który wartuje na górze. Mewoj, powiedział cygan. Idę, obrócił się do Roberta Jordana. Zobaczymy się w porze jedzenia. Niech ci się nawet nie marzy, powiedziała kobieta. Wedle mojego rachunku jadłeś już dzisiaj trzy razy. Teraz idź i przyślij mi Andresa. Ola, zwróciła się do Roberta Jordana, wyciągnęła rękę i uśmiechnęła się. Jak się czujecie i co tam słychać w Republice? Wszystko dobrze, powiedział, odwzajemniając jej mocny uścisk dłoni. I ze mną. I z Republiką. Tom Rada, odparła. Patrzyła mu z uśmiechem w twarz, a on zauważył, że ma ładne, szare oczy. Przychodzicie tu po to, żebyśmy zrobili jeszcze jeden pociąg? Nie, odrzekł Robert Jordan, od razu czując do niej zaufanie. Most. No, jest nada, powiedziała. Most to jest nic. A kiedy robimy następny pociąg, jako że już mamy konie? Później. Ten most jest bardzo ważny. Dziewczyna mówiła mi, że tamten wasz kolega, co był z nami przy pociągu, nie żyje. Tak. Co za szkoda. W życiu nie widziałam takiego wybuchu. To był zdolny człowiek, bardzo mi się podobał. A nie można by zrobić jeszcze jednego pociągu? Tu w górach jest teraz dużo ludzi, aż za dużo. Już zaczyna być ciężko z wyżywieniem. Lepiej byłoby się stąd wynieść. Tym bardziej, że mamy konie. Trzeba zrobić ten most. A gdzie on jest? Całkiem blisko. Tym lepiej, powiedziała mujer Pabla. Wysadźmy wszystkie mosty, jakie tu są, i zabierajmy się stąd. Mam dość tego miejsca. Za dużo ludzi się tu skupiło. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Zrobił się tutaj zastój, który jest obrzydliwy. Między drzewami spostrzegła Pabla. Boraczo! zawołała do niego. Pijaku, wstrętny pijaku! I zwróciła się wesoło do Roberta Jordana. Zabrał skórzany bukłak z winem, żeby samemu pić w lesie. Teraz wciąż pije. To życie go wykańcza. Bardzo mrada, żeś przyszedł, młodzieńcze. Klepnęła go po plecach. O, powiedziała. Widzę, że macie więcej krzepy, niż się wydaje. Przesunęła dłonią po jego ramieniu, dotykając muskułów pod flanelową koszulą. Dobra, bardzo się cieszę, żeście przyszli. Ja również. Będziemy się nawzajem rozumieli, dodała. Napijcie się wina. Jużeśmy trochę wypili, odparł Robert Jordan. Ale może wy chcecie? Nie przed obiadem, powiedziała. W dołku mnie piecze od tego. Znowu dostrzegła Pabla. Boraciu! wrzasnęła. Pijaku! Obróciła się do roberta Jordana i pokiwała głową. Dobry był z niego chłop, rzekła. Ale teraz już jest skończony. I posłuchaj, co ci jeszcze powiem. Postępuj bardzo łagodnie i delikatnie z dziewczyną. Z tą Marią. Ona przeszła ciężkie rzeczy. Rozumiesz? Tak. Dlaczego to mówicie? Widziałam, co się z nią działo, kiedy wróciła do jaskini po zobaczeniu ciebie. Widziałam, jak ci się przyglądała, nim wyszła. Trochę z nią pożartowałem. Była kiedyś w okropnym stanie, powiedziała kobieta Pabla. Teraz już jest z nią lepiej i powinna się stąd wynieść. Jasne. Można ją wyprawić z Anselmem na tamtą stronę frontu. Ty i Anselmo możecie ją zabrać, kiedy to się zakończy. Robert Jordan poczuł, że w gardle coś go uciska, a głos mu chrypnie. To by się dało zrobić, powiedział. Muher Pabla spojrzała na niego i pokiwała głową. Ej, 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 rzekła. Czy wszyscy mężczyźni są tacy? Przecież nic nie powiedziałem. Piękna jest, sami to wiecie. Nie, jeszcze nie jest piękna, ale chcecie powiedzieć, że zaczyna być piękna, odrzekła kobieta. Ci mężczyźni, wstyd dla nas, kobiet, że ich rodzimy. Nie, ale poważnie. Czy pod republikańską władzą nie ma jakichś przytułków, gdzie by się opiekowali takimi jak ona? Są, odparł Robert Jordan. Bardzo dobre domy. Na wybrzeżu, w okolicach Walencji i w innych miejscowościach. Będą się tam z nią dobrze obchodzili. A jak zechce, dadzą jej pracę przy dzieciach. Tam są dzieci z ewakuowanych wsi. Nauczy się nimi zajmować. Tego właśnie chce powiedziała mucher Pabla. Pablo już na nią choruje. Jeszcze i to go wykańcza. Kiedy ją widzi, dusi go to niczym choroba. Najlepiej, żeby sobie poszła. Możemy ją zabrać, jak tu skończymy. A teraz, jeżeli wam zaufam, będziecie na nią uważali. Mówię z wami tak, jakbyśmy się znali od dawna. Tak bywa, kiedy ludzie nawzajem się rozumieją, rzekł Robert Jordan. Siadajcie, powiedziała kobieta Babla. Nie proszę o żadne obietnice, bo co ma być, to będzie. Tylko na wypadek, gdybyście nie mieli jej zabrać, musicie mi coś obiecać. Dlaczego, gdybym nie miał jej zabrać? Bo nie chcę, żeby tu wariowała, kiedy sobie pójdziecie. Już przedtem. Mi wariowała, a ja mam dosyć kłopotów bez tego. Zabierzemy ją po tym moście, powiedział Robert Jordan. Jeżeli po moście będziemy jeszcze żyli, to ją weźmiemy. Nie podoba mi się, jak w ten sposób mówicie. Takie gadanie nie przynosi szczęścia. Powiedziałem to tylko dlatego, żeby wam dać przyrzeczenie, odparł Robert Jordan. Nie jestem z tych, co gadają na ponuro. Pokażcie mi rękę, rzekła kobieta. Robert Jordan wyciągnął rękę, a ona rozchyliła ją, przytrzymała w swej dużej dłoni, potarła palcem, przyjrzała jej się uważnie i puściła. Podniosła się. On wstał także, a kobieta popatrzyła na niego bez uśmiechu. Coście tam zobaczyli? Zapytał Robert Jordan. Ja w to i tak nie wierzę. Nie nastraszycie mnie. Nic, odpowiedziała. Nic nie zobaczyłam. Owszem, zobaczyliście. Ja tylko przez ciekawość, bo nie wierzę w takie rzeczy. A w co wierzycie? W wiele rzeczy, ale nie w to. A w co? W moją robotę. Tak, to widziałam. Powiedzcie mi, coście jeszcze widzieli? Nic poza tym, odparła z rozdrażnieniem. Mówicie, że ten most jest bardzo trudny? Nie, powiedziałem, że jest bardzo ważny. Ale może być z nim trudno. Tak. Teraz pójdę go obejrzeć. Ilu tu macie ludzi? Pięciu zdatnych do czegoś. Cygan jest nic nie wart, chociaż ma dobre intencje i dobre serce. Pablowi już nie ufam. A ilu dobrych ludzi ma el Sordo? Może z ośmiu. Wieczorem zobaczymy. On tu przyjdzie. Bardzo przemyślny człowiek. Poza tym ma trochę dynamitu, ale nie za dużo. Pogadacie sobie z nim. Posłaliście po niego? Przychodzi co wieczór. To sąsiad. A także przyjaciel i towarzysz. Co o nim myślicie? Pierwszorzędny chłop i bardzo przemyślny. W tej sprawie z pociągiem był nadzwyczajny. A inne oddziały? Jakby je w porę uprzedzić, dałoby się uzbierać z pięćdziesiąt karabinów, na których można mniej więcej polegać. Jak dalece? No, zależnie od powagi położenia. Po ile mają ładunków na karabin? Może dwadzieścia. Zależy, ile przyniosą na tę robotę. Jeżeli w ogóle przyjdą. Pamiętajcie, że w tej sprawie z mostem nie ma ani pieniędzy, ani zdobyczy. A za to sporo niebezpieczeństwa, jak wynika z waszej powściągliwej mowy. I że potem przyjdzie zabierać się z tych gór. Wielu będzie przeciwnych temu z tym mostem. Jasne. Więc. Lepiej o nim nie gadać bez potrzeby. Zgadzam się. Jak sobie obejrzycie most, porozmawiacie wieczorem z Elsordem. Pójdę tam teraz z Anselmem. To go zbudźcie, powiedziała. Chcecie karabin? Dziękuję, odrzekł. Karabin dobrze mieć, ale go nie będę używał. Idę popatrzeć, a nie robić zamieszanie. Dziękuję za wszystko, coście mi powiedzieli. Bardzo mi się podoba wasz sposób mówienia. Staram się mówić szczerze. To powiedzcie, coście widzieli na ręce? Nie, odparła i pokręciła głową. Nic nie widziałam. A teraz idźcie do tego mostu. Będę tu pilnowała waszego sprzętu. Przykryjcie go, i żeby go nikt nie ruszał lepiej żeby leżał tam, niż w jaskini. Będzie przykryty i nikt go nie ruszy, odrzekła kobieta Pabla. Teraz idź do swojego mostu. Anselmo, powiedział Robert Jordan, kładąc rękę na ramieniu Starego, który spał na ziemi z głową wtuloną w ramiona. Stary podniósł głowę. Tak? odezwał się. Jasne. Idziemy. Ostatnie 200 kroków przeszli, posuwając się ostrożnie w cieniu od drzewa do drzewa i wreszcie poprzez sosny rosnące na stromem zboczu ujrzeli most w odległości zaledwie pięćdziesięciu metrów. W przedwieczornym słońcu, które jeszcze wyglądało z zabrunatnego garbu góry, most rysował się ciemno na tle pustki urwistego wąwozu. Był stalowy, o jednym przęśle, a przy obu jego końcach stały budki wartownicze. Mogły się na nim wyminąć dwa samochody. Śmiało rzuconym, wdzięcznym łukiem metalu spinał głęboki wąwóz, na którego dnie, daleko w dole, między głazami i kamieniami, pienił się biało strumień spływający do głównego potoku przełęczy. Słońce świeciło Robertowi Jordanowi prosto w oczy. Widział więc tylko sylwetkę mostu potem przygasło i znikło? A on, spojrzawszy między drzewa na brunatną, krągłą wyniosłość, za którą się skryło, zauważył teraz, kiedy blask już go nie oślepiał, że zbocze góry jest pokryte delikatną, świeżą zielenią, a pod szczytem leżą płaty starego śniegu. Przyjrzał się znowu mostowi w tej nagłej, krótkiej chwili prawdziwości pozostałego jeszcze światła i zbadał wzrokiem konstrukcję. Zniszczenie mostu nie było trudnym zadaniem. Obserwując most, wyjął z kieszeni koszuli notes i szybko zrobił kilka szkiców. Rysując: nie obliczał sobie ładunków. To odkładał na później. Teraz zaznaczał tylko punkty, w których należało umieścić materiał wybuchowy. Można to było zrobić bez pośpiechu, naukowo i w sposób właściwy za pomocą kilku ładunków założonych i sprzężonych tak, aby wybuchły jednocześnie albo też na prędce dwoma dużymi. Musiałyby być wtedy bardzo duże, umieszczone z obu przeciwległych stron i powinny by wybuchnąć w tej samej chwili. Szkicował szybko, z radością, zadowolony, że wreszcie zaczął nad tym pracować. Następnie zamknął notes, wsunął ołówek w skórzaną tulejkę u brzegu okładki, schował notes do kieszeni i zapiął ją. Podczas gdy robił szkice, Anselmo obserwował szosę, most i budki wartownicze. Uważał, że zbyt niebezpiecznie zbliżyli się do mostu i z ulgą przyjął koniec rysowania. Kiedy Robert Jordan zapiął klapę kieszeni, wyciągnął się płasko za pniem sosny i wyjrzał z za niej, Anselmo położył mu dłoń na łokciu i pokazał coś palcem. W budce, która stała przodem do nich na szosie, siedział wartownik. Trzymając między kolanami karabin z nasadzonym bagnetem. Palił papierosa, na głowie miał włóczkową czapkę, a na ramionach sukienną pelerynę. Z odległości pięćdziesięciu metrów nie można było rozróżnić jego rysów. Robert Jordan nastawił lornetkę polową, przysłaniając starannie dłońmi soczewki, chociaż nie było już słońca, które dawałoby odblask. I zobaczył poręcz mostu tak ostro, iż wydawało mu się, że mógłby dotknąć jej ręką, a twarz wartownika tak wyraźnie, że widział zapadnięte policzki, popiół papierosa i oleisty połysk bagnetu. Była to chłopska twarz o wydatnych kościach policzkowych, obrośnięta, z oczami ocienionymi przez gęste brwi. Wielkie garście trzymały karabin a spod fałd peleryny wystawały grube buty. Na ściance budki wisiał podniszczony i poczerniały skórzany bukłak na wino. Leżało tam kilka gazet, ale telefonu nie było. Mógł co prawda być z drugiej strony, której Jordan nie widział, ale z budki nie wychodziły żadne druty. Wzdłuż szosy biegła linia telefoniczna, której kable przerzucono przez most. Przed budką stał na dwóch kamieniach piecyk do węgla drzewnego, zrobiony ze starej blaszanki na benzynę, z odciętym wierzchem i podziurkowanymi ściankami, ale ogień w nim się nie palił. Pod spodem w popiele leżało kilka pustych, osmalonych puszek po konserwach. Robert Jordan podał lornetkę leżącemu obok Anselmowi. Stary uśmiechnął się i pokręcił głową. Postukał się palcem w skroń obok oka. Jaloweo, powiedział po hiszpańsku. Ja go widzę. Wymówił to samym brzeszkiem warg, niemal nie ruszając nimi w sposób cichszy od wszelkiego szeptu. Robert Jordan uśmiechnął się do starego, a ten spojrzał na wartownika i pokazawszy go palcem przeciągnął drugą dłonią po gardle. Jordan skinął głową, ale bez uśmiechu. Druga budka wartownicza stała za mostem, tyłem do nich, a przodem do szosy, więc nie widzieli jej wnętrza. Szosa była szeroka, wyasfaltowana, zbudowana solidnie i skręcała za mostem w lewo, a potem biegła za kosem w prawo i znikała im z oczu. W owym miejscu poszerzono starą drogę, wkuwając się w lity bastion skały po drugiej stronie wąwozu. Lewy, czyli zachodni skraj szosy, patrząc od strony przełęczy i mostu, był obrzeżony i zabezpieczony rzędem prostopadłych bloków z kamienia, tam gdzie jej krawędź opadała wprost do wąwozu. Wąwóz stworzył nieomal kanion w miejscu, gdzie strumień, przez który przerzucony był most, wpadał do gościnnego potoku przełęczy. A gdzie jest druga placówka? Zapytał Anselma Robert Jordan. Pięćset metrów za tym zakrętem, w domku dróżnika wbudowanym w skałę. Ilu ich tam jest? zapytał Robert Jordan. Znów obserwował wartownika przez lornetkę. Żołnierz rozgniótł papierosa o drewnianą ściankę budki, wyjął z kieszeni skórzany kapciuch, rozerwał bibułkę zgaszonego papierosa i sypał do kapciucha resztki tytoniu. Wstał. Oparł karabin o budkę, przeciągnął się, zarzucił karabin na ramię i wszedł na most. Anselmo rozpłaszczył się na ziemi, a Robert Jordan wsunął lornetkę do kieszeni koszuli i starannie ukrył głowę za pniem sosny. Jest ich siedmiu i kapral, szepnął mu do ucha Anselmo. Dowiadywałem się u cygana. Zaraz pójdziemy, jak tylko on się uspokoi odrzekł Robert Jordan. Jesteśmy za blisko. Widziałeś, co ci trzeba? Tak, wszystko, co trzeba. Teraz po zachodzie szybko robiło się chłodno i zapadał zmierzch, w miarę jak blakł ostatni blask słońca na górach za nimi. No i jak ci się to wydaje? Zapytał cicho Anselmo, kiedy patrzyli na wartownika idącego przez most ku drugiej budce. Niezgrabnego w swej pelerynie, z bagnetem połyskującym w resztkach dziennego światła. Bardzo dobrze, odrzekł Robert Jordan. Bardzo, a bardzo dobrze. Tom rad, powiedział Anselmo. Pójdziemy. Teraz już nas nie zobaczy. Wartownik stał tyłem do nich po drugiej stronie mostu. Z wąwozu dolatywał szum strumienia płynącego między głazami. A potem przez ten odgłos przeniknął inny dźwięk miarowe huczące dudnienie, i zauważyli, że wartownik zadziera głowę w zsuniętej do tyłu włóczkowej czapce. Spojrzawszy w górę, spostrzegli na wieczornym niebie trzy jednopłatowce, które leciały w szyku o kształcie litery V drobne i srebrzyste na tej wysokości, gdzie ciągle jeszcze świeciło słońce. I mknęły po niebie niewiarygodnie szybko z miarowym pulsowaniem silników. Nasze? zapytał Anselmo. Chyba tak, odrzekł robert Jordan, choć wiedział, że przy tej wysokości nigdy nie można być pewnym. Mógł to być wieczorny patrol zarówno jednej, jak drugiej strony, ale zawsze mówiło się, że pościgowce są nasze, bo to dodawało ludziom ducha. Z bombowcami była inna sprawa. Anselmo najwyraźniej czuł to samo. Nasze, powiedział. Poznałem je. To są Moskas. Aha, odparł Robert Jordan. Mnie się też tak zdaje. Na pewno Moskas, rzekł Anselmo. Robertowi Jordanowi wystarczyłoby skierować na nie lornetkę, by się natychmiast upewnić, ale Wolał tego nie robić. Dziś było mu obojętne, czyje są te samoloty, a skoro Staremu podobało się uznać je za własne, nie chciał mu ich odbierać. Teraz, kiedy znikały w kierunku Segowi, nie przypominały wcale zielonych dolnopłatowców z pomalowanymi na czerwono końcami skrzydeł, będących rosyjską odmianą Boinga P-32, a nazywanych przez Hiszpanów Moskas. Koloru nie było widać, ale sylwetka wydawała się nie taka. Nie. To był powracający do bazy patrol faszystowski. Wartownik wciąż jeszcze stał przy dalszej budce, obrócony do nich plecami. Chodźmy, szepnął Robert Jordan. Ruszył pod górę, stąpając ostrożnie i kryjąc się, póki wartownik nie zniknął im z oczu. Anselmo szedł za nim w odległości stu metrów. Kiedy nie można już było zobaczyć ich z mostu, Jordan przystanął, a Stary dopędził go i ruszył przodem, wspinając się w ciemnościach na stromy stok przełęczy. Mamy potężne lotnictwo, powiedział Anselmo z radością. Aha, i zwyciężymy. Musimy zwyciężyć. Tak. A po zwycięstwie musicie tu przyjechać i popolować. Na co? Na dziki, na niedźwiedzie, wilki, koziorożce. Wy lubicie polować? Tak, człowieku najwięcej ze wszystkiego. W mojej wsi każdy poluje. A wy nie lubicie? Nie, odrzekł Robert Jordan nie lubię zabijać zwierząt. Ze mną jest na odwrót, powiedział Stary. Ja nie lubię zabijać ludzi. Nikt nie lubi zabijać ludzi, chyba tacy, co mają źle w głowie, rzekł Robert Jordan. Natomiast nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli to jest konieczne, jeżeli to dla sprawy. To jednak co innego, powiedział Anselmo. U mnie w domu. Kiedym go miał, bo teraz domu nie mam, były szable dzików, które ubiłem w dolnym lesie. Były też skóry tych wilków, com to je ubił w zimie, polując na śniegu. Jednego, bardzo wielkiego, zastrzeliłem o zmierzchu na skraju wsi, kiedy wracałem do domu któregoś wieczora w listopadzie. Na podłodze leżały u mnie cztery wilcze skóry. Wydeptane były odchodzenia po nich, ale wilcze. Miałem też rogi koziorożców ustrzelonych w wysokiej sierze i orła wypchanego przez wypychacza ptaków zawili. Skrzydła miał rozłożone, a ślepia takie żółte i prawdziwe, jak ślepia żywego orła. Bardzo to była piękna rzecz, i wielką miałem przyjemność z oglądania tego wszystkiego. Tak, powiedział Robert Jordan. Na drzwiach kościoła, w mojej wiosce przybita była łapa niedźwiedzia, którego ubił na wiosnę, spotkawszy go na śniegu na zboczu wzgórza. Akuratnie jak przewracał kloc tąż właśnie łapą. Kiedy to było? Sześć lat temu. Ile razy widziałem tę łapę ususzoną i przybitą gwoździem do drzwi kościoła, a podobną do ręki człowieczej, tyle że z długimi pazurami, zawsze się wielce radowałem. Z dumy? Z dumy wspominania o spotkaniu z Niedźwiedziem wczesną wiosną na owym zboczu wzgórza. Ale zabicia człowieka, który jest taki sam jako i my! Nie pozostaje nic dobrego. Nie można przybić jego łapy na kościele, powiedział Robert Jordan. Nie, takie barbarzyństwo byłoby nie do pomyślenia. A jednak ręka człowiecza podobna jest do łapy niedźwiedziej. Tak jak piersi ludzka jest podobna do piersi niedźwiedzia, dodał Robert Jordan. Po ściągnięciu skóry z niedźwiedzia widzi się duże podobieństwo w mięśniach. Tak, odrzekł Anselmo. Cygany wierzą, że niedźwiedź to brat człowieka. Tak samo Indianie w Ameryce, powiedział Robert Jordan. Jak zabijają niedźwiedzia, przepraszają go i proszą o wybaczenie. Potem kładą jego czaszkę na drzewie i zanim odejdą, proszą, by im darował. Cygany uważają niedźwiedzia za człowieczego brata, bo ma pod futrem takie same ciało, bo pije piwo, bo go raduje muzyka i lubi tańczyć. Tak samo myślą Indianie. Czy wobec tego Indianie są Cyganami? Nie, ale o niedźwiedziu myślą podobnie. Rozumiem. Cygany uważają go za brata także dlatego, że kradnie dla przyjemności. A wy macie cygańską krew? Nie, ale widywał sporo cyganów. A od czasu ruchu ma się rozumieć jeszcze więcej. W górach jest ich dużo. Dla nich to nie grzech zabić kogoś spoza plemienia. Zaprzeczają temu, ale to prawda. Jak Maurowie? Właśnie. Cygany mają różne swoje prawa, do których się nie przyznają. Podczas wojny nie jeden znowu zrobił się taki zły jak za dawnych czasów. Nie rozumieją, po co prowadzi się wojnę, nie wiedzą o co walczymy. A nie, powiedział Anselmo, wiedzą tylko tyle, że teraz jest wojna i że znowu można zabijać jak za dawnych czasów, bez żadnej pewności kary. A wyście kogoś zabili? Zapytał Robert Jordan, pod wpływem nastroju bliskości, jaki stwarzała ciemność i wspólnie spędzony dzień. Tak, kilka razy, ale bez przyjemności. Dla mnie to grzech zabić człowieka, nawet tych faszystów, których musimy zabijać. Dla mnie jest wielka różnica między niedźwiedziem a człowiekiem. I nie wierzę w te cygańskie bajania o braterstwie ze zwierzętami. Nie. Ja tam jestem przeciwny wszelkiemu zabijaniu ludzi. A jednak zabijaliście? Tak, jeszcze będę. Ale jeżeli przeżyję, postaram się żyć, nie robiąc nikomu krzywdy, tak żeby mi to zostało wybaczone. Przez kogo? Kto to wie? Kto wybacza, jeżeli już tutaj nie mamy Boga, ani jego syna, ani ducha świętego? Ja nie wiem. Wy nie wierzycie w Boga? Nie, człowieku, pewnie, że nie. Gdyby był Bóg, nigdy nie pozwoliłby na to, com widział własnymi oczami. Niech tamci mają sobie Boga. Twierdzą, że Bóg jest ich. Jasne, że mi go brak, jako żem się wychował w religijności, ale teraz człowiek musi odpowiadać przed samym sobą. Więc sam sobie wybaczysz to zabijanie. Chyba tak odparł Anselmo. Skoro to jasno powiadasz, myślę, że tak musi być. Dla mnie odebranie innemu życia to sprawa wielce poważna. Zrobię to, ilekroć będzie trzeba, ale nie jestem z tej samej gliny co Pablo. Na to, żeby wygrać wojnę, musimy zabijać naszych wrogów. Tak było zawsze. Jasne, na wojnie trzeba zabijać. Ale ja miewam bardzo osobliwe myśli powiedział Anselmo. Szli teraz blisko siebie w ciemnościach i stary mówił cicho. Odwracając głowę, kiedy się wspinał na zbocze, nie zabiłbym nawet biskupa, nie zabiłbym żadnego obszarnika. Kazałbym im do końca życia pracować dzień w dzień, tak jak myśmy pracowali na polu i jak pracujemy w górach przy drzewie, żeby zrozumieli, do czego urodził się człowiek. I niechby sypiali tam, gdzie my sypiamy, i jedli tak, jako my jemy. Ale nade wszystko, żeby pracowali, bo tak by się czegoś nauczyli. I przetrwaliby po to, żeby znów z ciebie zrobić niewolnika. Zabicie niczego ich nie nauczy, odpowiedział Anselmo. Wytępić ich nie można, bo z ich nasienia rodzą się następni z jeszcze większą nienawiścią. A wszyscy nasi wrogowie powinni się uczyć. Aleś jednak zabijał. Tak odrzekł Anselmo: Nie raz i jeszcze będę, ale bez przyjemności i uważając to za grzech. A ten wartownik, pokazałeś żartem, że go zabijasz. To był żart, ale zabiłbym wartownika, tak. Na pewno i z czystym sumieniem, zważywszy nasze zadanie, ale bez przyjemności. Zostawmy ich takim, którzy to lubią. Tamtych jest ośmiu i pięciu, razem trzynastu, dla tych, co lubią zabijać. Wielu jest takich, powiedział w mroku Anselmo. I my ich wielu mamy między sobą, więcej niż ludzi zdatnych do bitwy. — A tyś był kiedy w bitwie? — Nie — odrzekł stary. — Na początku ruchu zaczęliśmy walczyć w Segowi, ale nas pobili i uciekliśmy. Ja też uciekłem z innymi. Poprawdzie nie rozumieliśmy, co robimy, ani też jak to powinno się robić. Poza tym miałem tylko śrutówkę z grubymi loftkami, a guardia civil miała małzery. Nie mogłem ich trafić loftkami na sto metrów, a oni na trzysta walili do nas, jak chcieli, niczym do królików. Strzelali dużo i dobrze, a myśmy byli wobec nich niby te owce, zamilkł. Potem spytał, myślisz, że przy moście będzie bitwa? Możliwe. Nigdy nie widział bitwy bez uciekania, rzekł Anselmo. Nie wiem, jakbym się zachował. Jestem już stary i nieraz się nad tym zastanawiałem. Ja za ciebie odpowiadam, odparł Robert Jordan. A tyś był w wielu bitwach? W kilku. Jak myślisz, co będzie przy tym moście? Przede wszystkim myślę o samym moście. To jest moje zadanie. Nie trudno go zniszczyć. Potem zrobimy plan reszty, plan wstępnych działań. Wszystko będzie spisane. Bardzo niewielu z naszych ludzi umie czytać, powiedział Anselmo. To się spisze do wiadomości wszystkich, żeby każdy zrozumiał, ale poza tym jasno wytłumaczy. Ja zrobię to, co mi będzie nakazane, oświadczył Anselmo. Ale jeżeli ma być bitwa, czy choćby większa wymiana strzałów, to przez pamięć o tamtej strzelaninie w Segowi chciałbym bardzo dokładnie wiedzieć, co mam robić we wszelkich okolicznościach, żeby uniknąć ucieczki. Pamiętam, że w Segowi miałem ogromną skłonność do uciekania. Będziemy razem, odpowiedział mu Robert Jordan. Będę ci w każdej chwili mówił, co trzeba robić. No to nie ma trudności rzekł Anselmo. Potrafię zrobić wszystko, co mi każą. Dla nas jest most i bitwa, jeżeli do niej dojdzie, powiedział Robert Jordan. A wymówiwszy w mroku te słowa, poczuł, że były trochę teatralne, ale dobrze brzmiały po hiszpańsku. To powinno być nadzwyczaj ciekawe. Oświadczył Anselmo, a Robert Jordan, usłyszawszy, jak to powiedział, prosto, uczciwie, bez śladu pozy, bez angielskiego pozowania na powściągliwość, ani też bez latyńskiej brawury, pomyślał, że miał szczęście, spotkawszy tego starego. Teraz, kiedy obejrzał już most, kiedy opracował i uprościł sobie problem zaskoczenia wartowników i zniszczenia go w normalny sposób, Poczuł niechęć do rozkazu golca i do konieczności jego wykonania. Czuł niechęć na myśl, jakie skutki mógł mieć ten rozkaz dla niego samego i dla Anselma. Zły to był rozkaz dla tych, którzy musieli go wykonać. W ten sposób myśleć nie można, powiedział sobie w duchu. Nie ma ani ciebie, ani żadnych ludzi, którym nic nie powinno się stać. Nie liczycie się ani ty, ani ten stary. Jesteście tylko narzędziami, które powinny spełnić zadanie. Istnieje pewien konieczny rozkaz, który nie jest Twoją winą, i istnieje pewien most. I ten most może być punktem zwrotnym dla przyszłych dziejów ludzkości. Podobnie jak takim punktem zwrotnym może być wszystko w tej wojnie masz tylko jedną rzecz do zrobienia i musisz ją zrobić. Ba jedna rzecz, psia krew, pomyślał. Gdyby była tylko jedna, poszłoby łatwo. Przestań się martwić, strachliwy durniu, powiedział do siebie. Myśl o czymś innym. Zaczął więc myśleć o tej dziewczynie, Marii, o jej skórze, włosach i oczach, które były tej samej złotopłowej barwy co ciało, tyle że włosy trochę ciemniejsze, chociaż pewnie zjaśnieją, gdy ciało opali się mocniej, o gładkiej skórze, bladozłotej powierzchu z ciemnym podkładem. Gładką musiała mieć skórę, i całe ciało gładkie. A ruszała się nieporadnie, jak gdyby było w niej coś, co ją krępowało, co wydawało jej się widoczne, chociaż wcale takie nie było i istniało jedynie w jej myślach. Rumieniła się, gdy patrzył na nią siedzącą z dłońmi zaplecionymi na kolanach, w rozchylonej pod szyją koszuli, pod którą sterczały półkule piersi, i kiedy teraz o niej myślał, czuł w gardle dławienie. I trudno mu było iść. I nie rozmawiali z Anselmem, dopóki Stary nie powiedział. Teraz zejdziemy między tymi skałami i już będziemy w obozie. Kiedy w ciemnościach szli w dół między skałami, odezwał się męski głos. Stój, kto idzie? Usłyszeli szczęk odciąganego zamka karabinu, a potem stuknięcie o drewno, gdy zamek został pchnięty do przodu, jego rączka zaciśnięta na łożu broni. Towarzysze, odpowiedział Anselmo. Jacy towarzysze? Towarzysze Pabla, odparł stary. Bo to nas nie znasz. A jakże odezwał się głos, ale taki jest rozkaz. Znacie hasło? Nie, idziemy z dołu. Wiem, powiedział w ciemnościach mężczyzna. Idziecie od mostu. Ja to wszystko wiem, ale nie ja wydałem rozkaz. Musicie znać drugą połowę hasła. A jaka jest pierwsza? zapytał Robert Jordan. Zapomniałem. Odparł z mroku mężczyzna i roześmiał się. No, to już waldo obozowego ogniska razem z tym twoim zaplugawionym dynamitem. To się nazywa partyzancka dyscyplina, powiedział Anselmo. Opuść kurek karabinu. Już opuszczony, odrzekł tamten z ciemności. Opuściłem go dużym i wskazującym palcem. Zrobisz to kiedyś z Mauserem, który nie ma występu na zamku, i wtedy ci wywali. To właśnie jest Mauser, odparł tamten. Ale ja mam te dwa palce chwytliwe nad wszelkie opisanie. Zawsze spuszczam w ten sposób. A gdzie masz skierowany karabin? Zapytał w ciemnościach Hanselmo. W ciebie, odrzekł tamten. Przez cały czas, kiedy spuszczałem kurek. Jak dojdziesz do obozu, to każ, żeby ktoś przyszedł mnie zmienić, bo czuję nieopisany i zaplugawiony głód. A poza tym zapomniałem hasła. Jak cię zwą? Zapytał Robert Jordan. Agustin, odpowiedział mężczyzna. Nazywam się Agustin i konam tutaj z nudów. Powtórzymy to, odparł Robert Jordan. I pomyślał, że w żadnym innym języku chłop nie użyłby takiego słowa jak aburrimiento, które oznacza nudy po hiszpańsku. A jednak jest ono jednym z najpospolitszych słów w ustach Hiszpanów wszystkich klas. Zaczekajcie, rzekł Agustin i podszedłszy bliżej, położył Jordanowi rękę na ramieniu. Następnie potarł Krzesiwo i dmuchając na tlący się koniec korka, podniósł go i przy jego żarze popatrzył w twarz młodemu człowiekowi. Podobniście do tamtego, powiedział, ale jacyś inni. Słuchajcie, opuścił Krzesiwo, trzymając karabin w ręku. Powiedzcie mi, czy to prawda z tym mostem? Co z mostem? Że my tu wysadzimy jakiś plugawy most, a potem będziemy musieli wyplugawiać z tych gór? Nie wiem. Wy nie wiecie, odparł Agustin. Cóż to za barbarzyństwo! A czyjże jest ten dynamit? Mój. I nie wiesz, na co go masz? Nie opowiadaj mi tu bajek. Wiem, na co go mam. I ty też się dowiesz. W swoim czasie. Rzekł Robert Jordan. A teraz pójdziemy do obozu. Idź do cholery, powiedział Agustin. – i odplugaw się. Ale chcesz, żebym ci powiedział coś, co ci się przyda? Tak, odrzekł Robert Jordan. Jeżeli to nie będzie plugawe. Tu wymienił ów główny sprośny wyraz, którym naszpikowana była cała rozmowa. Ten Agustin gadał tak plugawie, doczepiając do każdego słowa jakąś sprośność w formie przymiotnikowej lub używając jej jako czasownika, że Robert Jordan zastanawiał się, czy potrafi on powiedzieć zwyczajnie jakieś zdanie. Agustin roześmiał się w ciemnościach, usłyszawszy ten wyraz. Taki już mam sposób mówienia, może i brzydki, kto wie, każdy gada po swojemu. Mnie ten most nie obchodzi. Może być równie dobrze most, jak co innego.